Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym spotkaniu z cyklu Connect and Scale Up, który jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przed nami dwie godziny z tematyką sztucznej inteligencji. Podczas tych dwóch godzin będzie mowa o tym, jak w efektywny sposób wykorzystać AI w biznesie. Ze mną w studiu są znakomici goście. Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektorka Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, liderka podgrupy badań innowacyjności i wdrożeń grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, racjonalna pasjonatka sztucznej inteligencji, badaczka interakcji między AI a człowiekiem. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest także z nami Sylwia Stefaniak, kierowniczka projektu Mazowie EDIH w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w sieci badawczej Łukasiewicz, ekspertka w zakresie projektów związanych z AI, internetem rzeczy i analityką danych w Ministerstwie Cyfryzacji. Reprezentuje także ministerstwo w Komisji Europejskiej i UNESCO, wykładowczyni akademicka w Szkole Głównej Handlowej oraz Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Realizuje także doktorat wdrożeniowy z zakresu AI. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. I pan dr Jarosław Chudziak, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, strateg i lider transformacji biznesowych i technologicznych w kontekście zmian cyfrowych, danych wielkoskalowych i sztucznej inteligencji. Jest badaczem, wykładowcą akademickim, trenerem oraz coachem. Przez ponad 25 lat pracował w międzynarodowych firmach konsultingowych, pełniąc role doradcze, zarządcze oraz eksperckie. A ja nazywam się Paweł Haber. Witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Haber, reprezentuję PARP i będę miał przyjemność moderacji tego spotkania. Nasze spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej z nich zostaną przedstawione trzy prezentacje z trzech perspektyw. Tutaj omówimy sztuczną inteligencję z perspektywy nauki, administracji oraz biznesu. W kolejnej części porozmawiamy już we wspólnym gronie na temat sztucznej inteligencji oraz jej wykorzystaniu w biznesie, w szczególności wśród mikro, małych i średnich firm. Ruszajmy więc i przejdźmy do konkretów. Tematem pierwszego wystąpienia jest rola jednostek naukowych w rozwoju sztucznej inteligencji. Oddaję głos naszej ekspertce. Dominika, scena jest twoja. Bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Tak, ja rzeczywiście chciałam przez chwilę porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak wygląda ta rola uczelni czy szeroko rozumianych jednostek naukowo-badawczych w kontekście dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Ten Digital Excellence odnosi się z jednej strony do uczelni jako do pewnych podmiotów, które mają bardzo szczególną rolę. Rolę kształcenia, rolę edukowania, rolę, która potem przełoży się na dalszy rozwój zarówno biznesu, umiejętności wykorzystywania tej sztucznej inteligencji w praktyce rynkowej, ale z drugiej strony też społeczeństwa i umiejętności korzystania z inteligentnych produktów, inteligentnych rozwiązań, które ten biznes będzie oferował. A zatem biznes 4.0, 5.0, kto wie, i ta droga ku społeczeństwu 5.0, o którym coraz częściej się mówi. Ale z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja jest również pewnym rozwiązaniem, pewnym narzędziem, po które mogą sięgnąć też same uczelnie jako podmioty działające na rynku. I tu myślę, że powinniśmy rozpatrywać tę rolę na trzech poziomach. Po pierwsze, z punktu widzenia procesu badawczego. Zatem jak bardzo możemy wykorzystać tę sztuczną inteligencję do kreowania wiedzy, do dostępu do tej wiedzy, do samodoskonalenia, do kwerend literaturowych. Tu oczywiście to tylko przykłady, możliwości jest znacznie więcej. Druga przestrzeń to ten proces dydaktyczny, o którym już wspomniałam na samym początku, czyli jak usprawnić, poprawić jakość nauki, jak bardziej ją spersonalizować, czy AI może być naszym tutorem, jak pogłębić tę imersyjność doświadczeń edukacyjnych, które dzisiaj już oferujemy i jak bardzo ta sztuczna inteligencja może stanowić dla nas jakiekolwiek wsparcie w tym procesie dydaktycznym. No i trzecia rzecz to oczywiście te procesy zarządcze,
czy wreszcie procesy administracyjne z punktu widzenia czy to zarządzania infrastrukturą, czy to kwestii związanych z planowaniem zajęć, komunikacją ze studentami, ale też szeroko rozumianymi grupami stakeholders. No i tu chyba zaczynamy, z jednej strony mówimy o tym standardowym triple helix, a zatem podmioty świata nauki, podmioty świata biznesu i administracja publiczna, ale ja chyba zaczęłabym mówić w kontekście sztucznej inteligencji o modelu quadruple helix, gdzie jeszcze pojawia nam się społeczeństwo. Patrząc przez politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020 i na aspekty dotyczące właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji z punktu widzenia podmiotów naukowych, w tym właśnie uczelni, przede wszystkim podkreśla się kwestię dotyczącą wsparcia procesu badawczego we wszystkich dziedzinach i to bardzo istotne, do tego będę jeszcze za chwilę wracać. Po drugie zwraca się uwagę na przyciąganie wyspecjalizowanej kadry naukowej, która będzie potrafiła mówić o sztucznej inteligencji, będzie potrafiła ją wykorzystywać zarówno w tym procesie badawczym, jak i w procesie naukowym. No i wreszcie mówi się o kwestiach związanych z dostosowywaniem, rozwojem tych metod nauczania, które właśnie wymusza właściwie wszystko to, te wszystkie procesy, które dzieją się w naszej rzeczywistości rynkowej. To jest też kwestia zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników badań z obszaru AI i tej współpracy nauki z biznesem. To bardzo istotny element, biorąc pod uwagę, że wciąż w tym obszarze trochę jeszcze za mało w mojej opinii się dzieje. Kolejna ważna rzecz to też kwestia umiędzynarodowienia wyników badań, ale także wzrost rozpoznawalności polskich uczelni, polskich naukowców właśnie w tym wymiarze międzynarodowym. I oczywiście publikacji jest całkiem sporo, natomiast trochę gorzej wypadamy, jeśli chodzi o wskaźniki cytowalności. Tutaj niestety te wskaźniki cytowalności są mniejsze niż w przypadku podobnych publikacji publikowanych przez autorów zagranicznych. No to jaka jest rola tych uczelni? Zgodnie z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, tak naprawdę wciąż ten poziom podstawowych umiejętności cyfrowych w Polsce, jak i również tych ponadpodstawowych, jest niższy niż w przypadku pozostałych państw Unii Europejskiej, co stawia nas na 24. miejscu. Gdybyśmy policzyli ilość kierunków, które obecnie są oferowane, które są związane ze sztuczną inteligencją, mamy około 30, ale tak naprawdę w większości przypadków mówimy tutaj o propozycjach, jeśli chodzi o studia pierwszego i drugiego stopnia, mówimy o ofercie, która jest pewną formą specjalności, specjalizacji dla kierunku informatyka. Trochę lepiej wygląda to z punktu widzenia studiów podyplomowych, dlatego że tam podkreśla się bardzo mocno tę interdyscyplinarność. A zatem uświadamiamy sobie, że ta sztuczna inteligencja to nie jest tylko i wyłącznie domena kierunków inżynieryjnych, nauk ścisłych, ale tak naprawdę może mieć znaczenie z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia biologii, medycyny, czy ochrony zdrowia. Patrząc też na kwestie dotyczące poziomu przygotowania polskich uczelni czy kadry pracującej na polskich uczelniach, jeśli chodzi o kompetencje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących sztucznej inteligencji czy wykorzystujących sztuczną inteligencję, to co prawda raport Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego sprzed kilku lat nie ma na ten moment, jak powiedziałabym, bardziej aktualnej analizy. Zakładam, że pewnie jest już dzisiaj trochę lepiej, ale jednak wciąż okazuje się, że poziom kompetencji, kiedy próbujemy dokonać takiej oceny, jest uważany za niewystarczający i co ciekawe, oczywiście najgorzej oceniają je przedstawiciele nauk humanistycznych i nauk społecznych. Coś, co wówczas podkreślało się jako taki aspekt pozytywny, to to, że ta implementacja sztucznej inteligencji właśnie z punktu widzenia uczelni będzie miała wpływ na taki pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych dyscyplin i dziedzin naukowych.
Ja zwracam uwagę na fakt, że coś, co dziś chyba bardzo też widać, nie tylko z punktu widzenia potrzeb rynkowych, ale także z punktu widzenia tego, co dzieje się w krajach, które uważamy za potęgi, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, to to, że nie tylko mówi się o konieczności wykorzystywania tej sztucznej inteligencji w kontekście STEM, tak, czyli Science, Technology, Engineering i Mathematics, ale wymaga się właśnie tego podejścia interdyscyplinarnego. Zatem również sztuka, również nauki medyczne i nauki o zdrowiu, również nauki społeczne czy nauki humanistyczne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj na rynku potrzebne są zarówno umiejętności i kompetencje, które będą dotyczyły sztucznej inteligencji, tego jak ją zbudować, jak to przełożyć tak, od tej strony sieci chociażby neuronowych, ale z drugiej strony również potrzebna jest wiedza, potrzebne są umiejętności, kompetencje dotyczące wykorzystania takiego właśnie, czy to społecznego, czy biznesowego, a zatem w pracy lekarza, w pracy prawnika, pedagoga czy menadżera. To oznacza, że tak naprawdę, biorąc pod uwagę też dostępność narzędzi, którymi dzisiaj możemy operować choćby w kontekście rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, ta uczelnia ma nie tylko być takim przekaźnikiem wiedzy. Ta uczelnia tak naprawdę ma kształtować poglądy, ma zachęcać do dyskusji, ma pobudzać kreatywność, ma pobudzać krytyczne myślenie. No i właśnie dzięki temu ta teoria i praktyka coraz bardziej będą szły w parze, czego przecież od tej naszej przyszłości oczekujemy. Kompetencje przyszłości to 4K, czyli krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja. W tym tandemie biznes, a właśnie świat nauki powinny być, powiedziałabym, takim elementem, który będzie papierkiem swego rodzaju lakmusowym tego, jak ta teoria i praktyka będą się uzupełniały, jak ta kooperacja będzie wyglądała. Ale to z kolei stawia też szereg pytań dotyczących przyszłości tego systemu kształcenia. Jak dalej będziemy rozwijać nasze umiejętności i kompetencje? Czy odejdziemy od takiej masowej unifikacji, choćby z punktu widzenia różnego rodzaju testów weryfikujących wiedzę, na rzecz, no właśnie, być może innych form? W jaki sposób też z drugiej strony będą wyglądały programy nauczania? Czy będziemy potrafili i jaka będzie też tego dynamika, tego procesu implementować tą sztuczną inteligencję w procesach badawczych, w procesach dydaktycznych, w procesach administracyjnych i zarządczych? No i coś, na co chciałabym też zwrócić uwagę, to fakt, że z jednej strony mówimy o konieczności zacieśniania współpracy między uczelniami a biznesem, natomiast wciąż, no powiedziałabym, że na tym polu mamy jeszcze sporo do zrealizowania. To dotyczy zarówno coraz większego udziału biznesu w kontekście kierunków dualnych, czy z punktu widzenia takiej bardziej ścisłej współpracy przy projektach wdrożeniowych, czy projektach naukowych, gdzie chociażby dostęp do danych mógłby być istotnym elementem. Ale to, że ta współpraca wciąż pozostawia trochę do życzenia, jest wynikiem szeregu, powiedziałabym, czynników leżących zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie świata nauki, dlatego że my wciąż chyba mamy taką niską kulturę współpracy z biznesem. Z jednej strony w instytucjach naukowych pojawia się też cały szereg aspektów dotyczących poziomu wynagrodzenia, jakichś pewnych wątpliwości z tym związanych czy oczekiwań. Z drugiej strony, patrząc na obiekcje wynikające z biznesu i tego podejścia co do współpracy ze światem naukowym, no to tu pojawia się to wysokie ryzyko, długi czas realizacji projektów związanych z AI-em. To jest też często ta większa skłonność do tego, by dokonać zakupu rozwiązań gotowych, zamiast inwestować w proces badawczy, czy wreszcie kwestie dotyczące takiego stereotypu instytucji naukowych, które wciąż jeszcze w wielu przypadkach się pojawia w biznesie, że są to instytucje, które wymagają dużo czasu dla realizacji tych aspektów biurokratycznych, co w ich opinii może zdecydowanie opóźniać proces reakcji. No cóż, wszystkiemu, co nas otacza, towarzyszy doświadczanie i to doświadczanie staje się częścią tego, co czyni nas ludźmi. Zatem
tak naprawdę uczelnie muszą doświadczać, muszą testować po to, byśmy wszyscy mogli odejść od schematu, którym mówią studenci, zakuć, zaliczyć, zapomnieć, na rzecz doświadczać, zapamiętać i implementować. Wtedy myślę, że te uczelnie będą odgrywały coraz większą rolę w procesie kreowania inteligentnego biznesu i inteligentnego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie za to wystąpienie. Teraz poruszymy tematykę AI w kontekście otoczenia, które wpływa na firmy. Sylwia Stefaniak opowie o miejscu sztucznej inteligencji w politykach strategicznych administracji publicznej w naszym kraju. Sylwia, bardzo prosimy. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ja tutaj zacznę od takich podstawowych dokumentów, jakie dotyczą sztucznej inteligencji w ramach administracji publicznej i takich dokumentów, którymi my się posługujemy. Tutaj Dominika już wspomniała o polityce dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Ten dokument jest dokumentem podstawowym, jakim się posługujemy. Jego struktura wygląda tak, że jest on podzielony na 6 filarów i 6 działów tematycznych, jakimi się posługujemy. Dominika opowiedziała bliżej o AI i nauce. Ja z kolei chciałabym opowiedzieć bliżej o AI i innowacyjnych firmach, ponieważ z natury rzeczy bliżej mi do wdrażania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, więc też będę tutaj się bliżej nad tym skupiała. I w tym rozdziale, który mówi o AI i innowacyjnych firmach, oczywiście dotyczy to tylko nie tylko sektora MŚP, ale ogólnego wszystkich przedsiębiorstw, również dużych, które działają w Polsce. I tutaj w tym filarze mamy chociażby takie cele, które wskazują nam na to, że celem administracji jest zwiększenie popytu i podaży rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję na polskim rynku, czy też zwiększenie liczby spółek Skarbu Państwa, które korzystają ze sztucznej inteligencji, czy też zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, a także skupienie się na rozwoju talentów w tych przedsiębiorstwach i na tworzeniu baz wiedzy i dobrych praktyk, z których przedsiębiorcy mogą korzystać. I ten dokument mówi o tym, co zrobić, nie do końca mówi jak, więc tutaj w grę wchodzą działania programowe, które są konieczne do wdrażania przez administrację centralną, przez sektor naukowy i instytucje publiczne, ale sprawdźmy, jakie są przeszkody we wdrażaniu technologii we wszystkich przedsiębiorstwach. Tutaj opierałam się akurat na raporcie PARP-u, który po pierwsze wskazuje bariery administracyjne i to są takie bariery, które z jednej strony wskazują na dużą ilość takich administracyjnych rzeczy, które trzeba załatwić w urzędach, ale też na taką typową papierologię, która występuje w przedsiębiorstwie. I tutaj ciekawostka, bo większość firm uważa, że to koszty są wdrożenia takich rozwiązań na pierwszym miejscu. Okazuje się, że nie, one są dopiero na drugim miejscu i oczywiście one są bardzo ważne. Jednak te rozwiązania są kosztochłonne, przynajmniej tak się wydaje w większości przypadków. Tutaj kolejnym taką trudnością jest brak wykwalifikowanych pracowników, czyli pozyskiwanie tych talentów, pozyskiwanie osób, które znają się na temacie, a także brak czasu na myślenie o innowacjach, czyli brak skupienia się na strategii danej firmy. Każdy jest zajęty dość mocno i nie ma po prostu czasu na to pomyślenie o jakichś strategicznych rzeczach. Dodatkową problemem jest nieznajomość przepisów prawa, czy też niedostosowane przepisy prawa, które wstrzymują firmy przed wdrażaniem tych rozwiązań. No i oczywiście niewystarczający dostęp do wiedzy na temat najnowszych rozwiązań, czyli tak naprawdę te problemy są adekwatne do tego, co było też wskazane w polityce AI na temat tego, jakie są nasze cele i co chcemy osiągnąć. Jeśli chodzi o poziom innowacji w przedsiębiorstwach, w przypadku sztucznej inteligencji w raporcie w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, tutaj nie mieliśmy danych dla Polski w zakresie sztucznej inteligencji, ale średnia europejska w chwili obecnej wynosi od 3 do 8%, także nie jest to zbyt wiele.
wiele. I tutaj też trzeba na to spojrzeć dość tak obszernie, ponieważ jest kolejny dokument unijny, który nazywany jest cyfrową dekadą i wskazuje nam cele do 2030 roku, które mówią o tym, że 75% przedsiębiorstw ma korzystać ze sztucznej inteligencji, z chmury obliczeniowej albo z big data, czyli ten rozstrzał pomiędzy tym, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej, a jak powinno być, i to już w takim niedalekim horyzoncie czasowym, jest dość duża i dość dużo wyzwań przed nami czeka. I tutaj w związku z tym, że tych danych dla Polski w zakresie sztucznej inteligencji nie było w ramach Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z grupą roboczą do spraw sztucznej inteligencji, tutaj z obecną Dominiką, przeprowadzaliśmy takie badania razem też we współpracy z PARP-em, co powinnam podkreślić, pan Paweł też był zaangażowany i staraliśmy się właśnie zaangażować jak największą grupę interesariuszy, żeby te badania były jak najszerzej wykorzystywane. Ja tutaj wymieniłam takie główne problemy, jakie małe, średnie przedsiębiorstwa napotykają na co dzień w swoim działaniu. No i z jednej strony mamy te inwestycje w obszary związane z cyfryzacją, związane z rozwojem cyfrowym, ale jednak te inwestycje są w 70% skupione tylko na podstawowym wyposażeniu, takim koniecznym do wykonywania codziennych zadań. A z kolei sztuczna inteligencja w tym sektorze jest stosowana na tej próbie, którą sprawdzaliśmy, jedynie w 5-6% firm, więc to jest bardzo niewielka liczba. Co więcej, w przestrzeni najbliższych 3 lat takie wdrożenia planuje około 10% firm, a wiemy, że plany, a realizacja to są dwie różne rzeczy i miejmy nadzieję, że chociaż te 10% się sprawdzi i będzie to jeszcze większa liczba. Jeśli chodzi o ten problem związany z brakiem szkoleń czy brakiem przeprowadzania szkoleń w ramach danej firmy, to tutaj na brak szkoleń z zakresu cyfryzacji wskazuje około 70% firm. Jest to bardzo dużo i tutaj ten wskaźnik dotyczy również osób, które zajmują się na co dzień cyfryzacją, jak i takich osób, które na co dzień zajmują się innymi zadaniami, bezpośrednio z zadaniami cyfryzacyjnymi czy informatycznymi nie są związane. No i tutaj oczywiście mamy jeszcze to, co się powtarzało z raportem PARP-u, czyli brak zdiagnozowanej potrzeby w tym zakresie oraz kwestie finansowe. I to są największe problemy małych, średnich przedsiębiorców, jakie spotkaliśmy i jakie zweryfikowaliśmy w zakresie sztucznej inteligencji. Jak wyglądają takie działania programowe, które stosuje administracja publiczna czy instytucje publiczne? I tutaj takim przykładem jest chociażby wdrażanie hubów innowacji cyfrowych. W Polsce takich hubów innowacji jest 11. Ja reprezentuję akurat Mazowia EDIH i te usługi są dostarczane w 4 filarach. Po pierwsze, ale po drugie warto zaznaczyć, że te usługi dla małych i średnich przedsiębiorców są nieodpłatne, więc tutaj partnerzy w ramach tych EDIH-ów i konsorcja przedsiębiorców i instytucji naukowych będą wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w budowaniu społeczności, wskazywaniu im tych odpowiednich rozwiązań czy odpowiednich ekspertów w tym zakresie, czy też rozwijaniu kompetencji poprzez szkolenia, ale takie dedykowane już dla konkretnych przedsiębiorców, dedykowane bezpośrednio dla nich, odpowiadające ich bezpośrednim potrzebom. Tutaj też jest taki filar test before invest, czyli większość konsorcjów, które prowadzi huby innowacji cyfrowej, będzie nieodpłatnie dla tych przedsiębiorców tworzyło prototypy rozwiązań, które będą adekwatne do stosowania w ich biznesie. I tutaj warto zobaczyć, jeżeli w danym przedsiębiorstwie nie ma się czasu na wdrażanie czy rozwijanie technologii, można to powierzyć instytucjom, które po prostu tym się zajmują na co dzień. I jeżeli taki prototyp danemu przedsiębiorcy się spodoba, jeżeli pokaże się te korzyści biznesowe, no to tutaj jeszcze jest ten aspekt
że konsorcja i te huby będą wspierać w wytwarzaniu dokumentacji czy sprawdzaniu zgodności prawnej, czy też sprawdzaniu zgodności z zieloną dekadą tak zwaną, czyli z tym, czy odpowiadamy na potrzeby związane z aspektami środowiskowymi. I jeżeli takie przedsiębiorstwo będzie chciało wdrożyć takie rozwiązanie u siebie, no to jest jeszcze ten filar wspierania biznesu, czyli pomaganie przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy. Tutaj tych funduszy dla małych, średnich przedsiębiorców jest dużo, chociażby w funduszach europejskich rozwoju gospodarczego, które oferują bardzo dużo kompleksowych wsparć, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy. Ale kolejnym przykładem, który też jest takim przykładem programowym, jest platforma AI for SME albo MŚP w przypadku Polski. I to jest to projekt, który realizuje w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z Global Partnership on Artificial Intelligence. I to jest taki zalążek tego portalu, który już można obejrzeć. Wypełniać go treścią dopiero zaczynamy. Głównym celem takiego portalu jest połączenie małych, średnich przedsiębiorców i dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji. Co ważne, ci dostawcy, którzy będą pojawiali się na tej stronie, oni są zweryfikowani, zwalidowani. To ja za to osobiście odpowiadam, czyli sprawdzamy różne aspekty tych wdrożeń, które i tych rozwiązań, które pojawią się na stronie. Po pierwsze od aspektów etycznych, po drugie od zarządzania danymi, czy oni są świadomi, jak tymi danymi zarządzać, jakie rozwiązania to są, na jakim poziomie dojrzałości cyfrowej dane rozwiązanie jest. A z kolei ta ścieżka dla MŚP polega na tym, że po pierwsze przedsiębiorca może sprawdzić swój poziom dojrzałości cyfrowej, czyli wypełnić test AI Mind, który wskaże jego obecny poziom dojrzałości, a potem zasugerujemy, jakie rozwiązania są dla niego adekwatne, jaka ścieżka rozwoju jest dla niego adekwatna, co powinien zrobić, na czym powinien skupić uwagę. Tutaj też ten portal będzie wyposażony w wydarzenia i będziemy starać się edukować w różnych aspektach i w różnych poziomach dojrzałości, również od tej podstawowej wiedzy, jak i po wiedzę zaawansowaną, a w materiałach z kolei będą mogli Państwo znaleźć bardzo dużo raportów wypracowanych przez grupę roboczą do spraw sztucznej inteligencji, czy też te raporty, o których wcześniej wspominałam, które mówią o tym, jak poziom wdrażania sztucznej inteligencji wygląda w małych, średnich przedsiębiorstwach. I oczywiście tutaj też liczymy na Państwa wsparcie, na Państwa uwagi i na wskazanie nam tego, czego potrzebują przedsiębiorcy na rynku polskim. Także tak mniej więcej wyglądają te rozwiązania programowe, z których skorzystania serdecznie zapraszam. Dziękujemy za to wystąpienie. A przed nami trzecia perspektywa spojrzenia na sztuczną inteligencję, o wykorzystaniu rozwiązań z obszaru AI w biznesie, w szczególności o podaży, popycie, trendach, opowie Jarosław Chudziak. Jarosławie, zapraszam serdecznie do zabrania głosu. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Witam Państwa. Ja trochę powiem o trochę z innej perspektywy. Będę chciał powiedzieć Państwu, co się dzieje na świecie i jak do tego podejść. Trochę może dotknę wielu tematów, ale mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli w trakcie dyskusji pewnie rozwinąć te tematy. Będę chciał trochę osadzić sztuczną inteligencję w kontekście transformacji cyfrowej, o czym tu już też była mowa. A też trochę powiem na temat tego trendów, jakie są w tym roku widoczne, co wszyscy obserwujemy. I zakończę trochę tematem, którego trudno pominąć, czyli czatem. I co w związku z tym powinniśmy robić tutaj, tu i teraz. Zacznę od takiego ogólnego może stwierdzenia, które wywołało, może dlaczego o tym chciałem powiedzieć, bo ostatnio w szczególności słyszymy dużo takich opinii, że sztuczna inteligencja nam zagraża w różnych aspektach i że za chwilę ona nas wyprze z życia społecznego w szczególności. To chciałbym tylko tutaj przypomnieć na tym obrazku, który może jest skomplikowany, że my tak naprawdę jesteśmy nadal na spodzie tej drogi, czyli jesteśmy w tak zwanej wąskiej sztucznej inteligencji.
Czyli staramy się podejść, zautomatyzować trochę, dodać inteligencji do różnych procesów i naszych działań. Natomiast te wyższe poziomy, o których dyskusja trwa od kilku lat, czyli tej generalnej sztucznej inteligencji, czy tej super sztucznej inteligencji, to jeszcze jest trochę przed nami, mimo tego, że rzeczywiście szybkość jest zachowana i ta krzywa, która jest widoczna po prawej stronie, no pokazuje, że nadal będziemy przyspieszać. Drugą uwagę, którą chciałbym tutaj zrobić na początku, to jest osadzić sztuczną inteligencję w kontekście transformacji cyfrowej i to, co udało nam się przez wiele lat, czy udaje nadal, jeżeli chodzi o cyfryzację podstawowych procesów w firmach, czyli te kroki P1, 2, 3, 4, no powoli doprowadziły nas do kroku piątego, czyli takiej całkowitej, czy całościowej transformacji cyfrowej, w której no już sztuczna inteligencja, nawet w tych aspektach, o których za chwilę powiem, no będzie pełniła dużą rolę i będzie ciężko dokonać transformacji całej firmy, nawet małej firmy, bez wykorzystania właśnie tych narzędzi, które stają się teraz dostępne dla każdego. I teraz jak do tego można podejść, tak, do tej transformacji? To jakby dwa elementy, już nie wchodząc w szczegóły, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze na popatrzenie tak systemowo na firmę, tak, nawet jeżeli to jest średnia czy mała firma, ale w szczególności duża. Czyli popatrzenie sobie z punktu widzenia jej organizacji, jej procesów, jej struktury i zastanawianie się, w których miejscach ta cyfryzacja czy sztuczna inteligencja może nam dodać wartości. Tak, żeby też nie robić ruchów, które no, są ruchami takimi, no, mówiąc kolokwialnie, tylko dlatego, bo wypada zrobić cyfryzację. Także to jest takie ćwiczenie, które każdego z nas czeka w firmach i no na tej podstawie powinniśmy podejmować decyzję o zastosowaniu czy to technik cyfryzacyjnych, czy sztucznej inteligencji. Teraz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, nadal obowiązują te same wzorce, które obowiązywały rok, dwa, trzy temu. Oczywiście generatywna sztuczna inteligencja tutaj pełni dużą rolę, ale nadal tematy związane z rozpoznawaniem wzorców, anomalii, systemy konwersacyjne, systemy autonomiczne, tak, czy hiperpersonalizacja, to są rozwiązania, które są coraz bardziej dojrzałe i są do wykorzystania obecnie w firmach. Teraz to jest pewne portfolio i teraz jak to można wykorzystać? No tu jest kolejny taki trochę może trudny slajd, ale nadal na poziomie koncepcyjnym, że jak będziemy się zastanawiali nad własną firmą, jak ją, tak powiem, wyposażać w te elementy inteligentne, to musimy przez takie cztery fazy przejść, czy może cztery komponenty, cztery komponenty rozważyć. Tak, tutaj są zaznaczone na niebieskim. Tak, pierwszy element, no to pytanie, skąd będziemy mieli dane, które będziemy wykorzystali w firmie. Drugi to, w jaki sposób będziemy je pozyskiwać. Tak, czyli gdzie mamy te sądy, które umożliwią nam zbieranie informacji i agregowanie w odpowiedni sposób, wyciąganie tych wzorców, które są dla nas ciekawe. Tak, kolejny etap, w jaki sposób można dodać, i tutaj mówimy głównie o tych nowych elementach sztucznej inteligencji, jak my możemy wdrożyć elementy uczenia w ten proces. Tak, i tutaj różne te techniki, które są coraz bardziej dojrzałe, związane z uczeniem maszynowym, czy głębokim uczeniem maszynowym, tutaj dają nam dużo pomocy. No i ostatni element, który jest chyba najważniejszy z punktu widzenia w szczególności biznesu. Co my z tego będziemy mieli, jak my będziemy to wykorzystywali? Tak, czyli przypadki użycia, które pokazują, w jaki sposób możemy ten cały ciąg, o którym mówiłem przed chwilą, wykorzystać do budowania wartości w naszej firmie. No i teraz podsumowując to, co powiedziałem. No jest oczywiście, nie są to proste tematy, ale większość krajów, tu o Polsce przed chwilą koleżanki mówiły, ja tu pokazuję akurat jeden przykład od naszego zachodniego sąsiada, że większość krajów oczywiście monitoruje to, co się dzieje w sztucznej inteligencji i stara się to po pierwsze w jakiś sposób układać w ciąg logiczny i pokazywać, jakie elementy, czy jakie nowe produkty, jakie nowe funkcjonalności, jakie nowe możliwości sztuczna inteligencja stwarza. No i tu przykład z rynku niemieckiego, który pokazuje, jakie powstały nowe firmy, które
które oferują rozwiązania, czy to na poziomie całych firm, czy na poziomie całych ekosystemów, czy poszczególnych funkcji, czy jakieś komponenty, z których można zbudować większe rozwiązania. Oczywiście to, co ostatnio jest najbardziej dyskutowane, to jest generatywna AI. Tutaj, jeżeli nas to interesuje, no to też są źródła, w których możemy zobaczyć, jak generatywna AI jest wbudowywane w poszczególne procesy, czy segmenty rynku, czy obszary funkcjonalne. I też można zobaczyć, jakie pieniądze są inwestowane w poszczególne obszary, bo na tym podstawie też można zobaczyć, jak ludzie oceniają, które z tych rozwiązań będą istotne i dadzą zwrot z inwestycji w przyszłości. Taki jeden przykład Państwu podam, jak wzrosły inwestycje, w ogóle jeżeli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, na przestrzeni roku. Tak jak tutaj jest to pokazane, 4 razy. Tak? Do tej pory wzrosły pieniądze, które zostały zainwestowane w ten obszar sztucznej inteligencji między całym rokiem 2022, tak naprawdę połową roku 2023. Jeżeli chodzi o trendy, bo to też obiecałem, że trochę powiem, nie będę za dużo mówił, bo trendy w zasadzie są bardzo podobne do tych, które były w zeszłym roku. Mimo tego, że wydaje nam się, że nastąpiła rewolucja pod koniec zeszłego roku w związku z generatywną sztuczną inteligencją, tak naprawdę nastąpiła demokratyzacja tej sztucznej inteligencji i przyspieszenie. Natomiast te trendy, które tutaj Państwo widzicie, w zasadzie one obowiązywały poprzednio. To, na co chciałbym może zwrócić uwagę, co jest nowe w tym roku, to, że będziemy mieli coraz więcej automatycznego uczenia maszynowego, takiego, które będzie robione przez maszyny. Będzie przejście też na poziomy koncepcyjne, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, co poprzednio nie było takie popularne. No i te wszystkie kwestie, które są związane z etyką, z eliminacją biasów i tak dalej, to są tematy, które na pewno są mocno dyskutowane w tym roku. Natomiast to, co Państwu chciałbym też w szczególności zaproponować dzisiaj, to przejrzenie bardzo świeżego raportu firmy McKinsey. Tak naprawdę to zostało opublikowane 5 dni temu, jeżeli dobrze pamiętam, który podsumowuje, jaki jest potencjał, jaki potencjał drzemie w generatywnej sztucznej inteligencji. Oczywiście to jest pierwsze takie stadium, więc należy do tego podchodzić też tak z pewną rezerwą, ale myślę, że pewne trendy warto zauważyć. Tak? No pierwszy, na który chciałem zwrócić uwagę, to to, że krzywa innowacji wyraźnie przesuwa się w lewą stronę, tak? To krzywa S. Tak? I dzięki generatywnej sztucznej inteligencji te przełomy nastąpią wcześniej. One nadal są w teorii daleko, tak, ale ten punkt przegięcia to widać, że już tak przybliżył się 2030 roku. Oczywiście to można w raporcie popatrzeć, tam jest dyskusja też, jak to wygląda w poszczególnych krajach, więc to jest dosyć ciekawe. Drugi punkt, na który warto zwrócić uwagę, to również w tym raporcie dyskutowane są różne przypadki użycia wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to stosować w marketingu, w łańcuchu dostaw, czy w obszarze HR-owym, tak, to można sobie zobaczyć pewne przykłady, pewne sugestie, pewne inspiracje i podążyć tą drogą, jak również są szacunki i jak te zmiany wpłyną na całe sektory, więc też można zobaczyć, które z tych elementów są istotne, nad którym warto się zastanowić. To, co też raport pokazuje, no to pokazuje, w jaki sposób wygląda ten podział między wkładem do GDP, jeżeli chodzi o pracę pracowniczą, a produktywność, która tak naprawdę można interpretować przez automatyzację czy sztuczną inteligencję. Widać, że ten ciemny granatowy pokazuje, że tej części automatyczno-sztucznej inteligencji jest coraz więcej. I to te dane są do 2022 roku, więc należy oczekiwać, że teraz z tą generatywną sztuczną inteligencją będzie ten wykres jeszcze dalej, znaczy się pogłębiał ten podział. I co warto, dlaczego też tak będzie, no to tu takie dwa wykresy pokażę, jak eksperci z McKinsey'a widzą, jak będzie zmiana wyglądała, jeżeli chodzi o
tą pierwszą falę automatyzacji i drugą falę automatyzacji opartą o generatywną sztuczną inteligencję. Jak widać, ten blado-niebieski to jest po nowemu, tak? A ciemno-niebieski to jest sztuczna inteligencja bez generatywnej części. I widać, że o ile ta pierwsza dotykała głównie takie mniej skomplikowane zawody, tak widać, że i wykształcenia, tak, bo to jest może ślad bardziej na wykształceniu, to widać, że teraz dotknie również ludzi, którzy mają wyższy stopień, wyższe kwalifikacje, tak, łącznie z doktoratami, dotknie magistrów i tak dalej. Widać, że tutaj też jest demokratyzacja, że tak naprawdę, o ile poprzednio dotykało tylko ludzi słabiej wykształconych, to teraz no, będziemy wszyscy musieli się tutaj troszkę pozmieniać. Na tym drugi aspekt, który jest dyskutowany również w tym raporcie, to jest jak ta zmiana wygląda z punktu widzenia obszaru, w którym dana osoba czy dane osoby pracują. Mniej więcej pogląd jest podobny, już tak tutaj pewnie niewiele widać, tam pewnie na ekranie Państwo możecie sobie powiększyć, ale jeden pogląd, który można stąd zobaczyć, że w co niektórych obszarach to przyspieszenie jest tak, do trzech razy, tak, jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na to, co się będzie działo. No dobrze, także podsumowując ten raport poprzedni, ten raport ma około 60 stron, więc ja tutaj wybrałem jedynie 4 obrazki, ale tak naprawdę warto go przeczytać, bo no, można się zastanowić, jak to będzie wpływało na dany sektor, w którym jesteśmy, na dany ekosystem, w którym pracujemy i na naszą firmę. I teraz dwa komentarze, jeżeli chodzi o każdego z nas. To, co myślę warto, niezależnie od tego, w jakim obszarze pracujemy, czy jesteśmy prezesem, czy dyrektorem, czy ekspertem, no to warto się z tym czatem zaprzyjaźnić i traktować go no, w dużym stopniu jako asystenta. Tak, no ale żeby to zrobić, to też to nie jest takie do końca proste i tutaj taka może uwaga, rekomendacja też z doświadczeń własnych i z rozmów z różnymi osobami, które w dużym stopniu z czata korzystają. No warto popatrzeć, jak inni to robią i też śledzić, jak ten proces dyskusji z czatem i wykorzystanie czata jako osobistego asystenta postępuje. Tak, i również można popatrzeć, no tutaj... To jest, myślę, że to, co Państwu tam w szczególności pokażę, to ten link na dole, go wspominam, tam sobie można wejść na tą stronę i zobaczyć, ile różnych pomysłów ludzie mają, jeżeli chodzi o wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji. Tak? Natomiast żeby je wykorzystać, to trzeba troszkę czasu poświęcić, żeby się nauczyć, jak to robić. Więc tego Państwu życzę, że efektywnego wykorzystywania, bo myślę, można dużo też satysfakcji z tego skorzystać. Nie trzeba się bać, no będzie troszkę inaczej. Także polecam te punkty. No i to chyba tak będzie w skrócie, tak trochę przebiegłem na zasadzie przebieżki po muzeum, dotknąłem różnych tematów. Ja myślę, że będziemy mieli w trakcie dyskusji szanse pogłębienia co niektórych. Dobrze. Dziękuję za zaprezentowanie tego tematu. Za nami 3 bardzo ciekawe prezentacje dotykające 3 różnych perspektyw. Teraz zrobimy 1-minutową przerwę techniczną i wracamy do Państwa. Zostańcie z nami. Thank you.
Teraz przejdziemy do kolejnego punktu, do naszej rozmowy panelowej. Witam Państwa po przerwie. Zaczniemy od takiego tematu dość ogólnego odnośnie postrzegania PR-u, sztucznej inteligencji. Tutaj Dominika, chciałbym Ciebie zapytać, czy zbytnio nie demonizujemy sztucznej inteligencji? Czy nie jest tak, że ten PR, który jest przypisywany sztucznej inteligencji, jest na rękę niektórym firmom, które także biorą udział w generowaniu tego szumu informacyjnego. Tutaj mamy też kulturę masową, która wpływa na naszą percepcję i pewne kreowanie schematów myślenia. Chodzi mi o filmy, literaturę science fiction. Czy właśnie ten szum informacyjny na temat sztucznej inteligencji jest uzasadniony? Czy rzeczywiście to AI jest tak ważne? No, AI jest niewątpliwie ważne, co było widać we wszystkich chyba prezentacjach, które były tuż przed przerwą, zarówno z tego poziomu popytowego, podażowego, z punktu widzenia też konkretnych rozwiązań, które mają swoje zastosowanie potem, począwszy od tego e-commerce, poprzez przemysły kreatywne, w tym chociażby marketing, a skończywszy na bankowości, motoryzacji czy na zdrowiu. A zatem niewątpliwie ta sztuczna inteligencja jest ważna i tu myślę, że należałoby zwrócić uwagę na dwa elementy, które zresztą też już częściowo się pojawiły w naszych wypowiedziach. A zatem po pierwsze fakt, że ona nie dotyczy tylko pewnych fragmentów rynku, ale tak naprawdę jej potencjał możemy wykorzystać w zasadzie w każdym przedsiębiorstwie, w każdej organizacji, mówiąc szerzej. Druga rzecz, ta dynamika tych zmian, które dzisiaj obserwujemy i tu warto też oczywiście zwrócić uwagę na to, jak wiele już się zmieniło na przestrzeni tego ostatniego pół roku, w którym mówimy o rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Mówiliśmy o czacie GPT, ale oczywiście przecież tych narzędzi, które dzisiaj są dostępne w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji jest zdecydowanie więcej, bo mamy tutaj Midjourney i DALL-E 2. Wiele też, tak jak wspomniałeś, firm odgrywających dzisiaj kluczową rolę na tym rynku mówi o tym, że pracuje też nad takimi rozwiązaniami. W związku z tym rzeczywiście sporo się dzieje i to zarówno z punktu widzenia tych nowych rozwiązań, które się pojawiają, ale także z punktu widzenia nowych funkcjonalności, które będą wprowadzane, czy już są wprowadzane do tych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, które już dzisiaj na rynku mamy. Ale powiedziałeś też o kwestii tego science fiction, które być może wpływa na nasze postrzeganie sztucznej inteligencji. Ja powiem, że nawet nie być może, a na pewno wpływa. I tu wszystko to, co znamy z gier komputerowych, filmów, książek, właśnie w kontekście tej subkultury science fiction, wpływa na to, jak postrzegamy sztuczną inteligencję. Ale to postrzeganie czy wpływ tej popkultury science fiction należałoby rozpatrywać w dwóch kategoriach. Po pierwsze, rzeczywiście, jeżeli sobie przejrzymy i zrobimy taki przegląd tych wszystkich filmów, gier i tak dalej, to oczywiście ta sztuczna inteligencja na ogół jest utożsamiana z jakimś złem, które niewątpliwie zrobi coś złego człowiekowi. Być może doprowadzi do unicestwienia w ogóle tego człowieka. Natomiast
to, o czym teraz mówimy, to jest tak trochę z jednej strony budowanie pewnej sensacji, ale z drugiej strony to jest też taka wizualizacja naszych lęków. My nie wiemy, czym jest ta sztuczna inteligencja, jakie może pociągnąć za sobą konsekwencje, do czego może doprowadzić. Pojawiają się właśnie takie naturalne lęki, bo jak nie rozumiem, jak nie wiem, no to się boję. I to jest taka próba, tak jak powiedziałam, wizualizacji, ale też okiełznania tego swojego lęku. Bo na końcu, na ogół w tych wszystkich grach, w tych wszystkich filmach, na ogół zwycięża jednak człowiek. Potrafi to zło pokonać. Natomiast to wpływa na sposób, w jaki postrzegamy. Czyli boimy się tej sztucznej inteligencji, no bo przecież ona gdzieś tam była identyfikowana z czymś negatywnym. Ale z drugiej strony mamy też już badania, które pokazują, że jeśli jestem pasjonatem science fiction, jeśli czytam, oglądam, słucham, no to kiedy takie rozwiązania pojawiają się na rynku, to ja dużo szybciej je identyfikuję i tak naprawdę dużo bardziej wpływa to potem na moje intencje, na moje postawy i na moje zachowania. I tu już nie do końca tak naprawdę negatywnie, bo jeżeli w tej przestrzeni gry komputerowej pokonałem tę sztuczną inteligencję, czy roboty, które były wyposażone w sztuczną inteligencję, to mam takie przekonanie, że szybciej potrafię też nad tymi zjawiskami zapanować w swojej praktyce. I tu oczywiście mówimy o tym takim społecznym postrzeganiu sztucznej inteligencji, mówimy o takiej akceptacji też społecznej tej sztucznej inteligencji. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiego racjonalnego podchodzenia do tej technologii. Oczywiście nie demonizujmy jej, nie przypisujmy wszystkich negatywnych zjawisk, cech, trendów właśnie sztucznej inteligencji. Natomiast taki hype oczywiście pojawia się w mediach. Dużo o tym mówimy, choćby z punktu widzenia tego, że ta sztuczna inteligencja za chwilę pozbawi nas pracy. Te zmiany będą, natomiast znowu nie demonizujmy. I myślę sobie, że powinniśmy patrzeć na sztuczną inteligencję z jednej strony nie tylko euforycznie, bo ona ma ten ogromny potencjał, na pewno nie bezkrytycznie. Ale z drugiej strony nie demonizujmy i nie przypisujmy jej wszystkiego tego, co gdzieś z tej przestrzeni science fiction identyfikujemy z tym złem straszliwym. Patrzmy na sztuczną inteligencję w sposób racjonalny, jako na narzędzie, które ma cały szereg pozytywów, ogromny potencjał z punktu widzenia biznesu, z punktu widzenia społeczeństwa, z punktu widzenia każdego z nas, jak tu siedzimy i dzisiaj rozmawiamy. Ale z drugiej strony patrzmy też na konsekwencje, patrzmy też na wyzwania. Im więcej będziemy o tym mówić, im bardziej będziemy świadomi tych wyzwań, tym większe szanse na to, że te wyzwania będą takim punktem wyjścia do kreowania określonych rozwiązań, które pozwolą nam w sposób racjonalny wykorzystywać tę sztuczną inteligencję w naszym życiu, czy w naszych firmach, czy w konkretnych procesach w tych firmach. Bo prawdą jest też to, że korzystając ze sztucznej inteligencji, tak długo z niej korzystamy i tak długo ją integrujemy ze swoim życiem, a nasze życie właśnie z tą sztuczną inteligencją, aż one staną się ze sobą w pewien sposób kompatybilne. I słowo wygoda, tak, to jest słowo, które bardzo często słyszymy. Dlaczego z tego rozwiązania korzystasz? Bo dzięki temu jest wygodniej, jest szybciej, jest łatwiej, jest prościej. No ale właśnie, musimy wrócić do tego punktu edukowania, budowania świadomości i właśnie edukowania, kształcenia umiejętności racjonalnego, odpowiedzialnego korzystania z tej technologii. A zatem nie demonizujmy, ale patrzmy obiektywnie. Jest mi to bliskie również. Czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać tutaj w tym temacie? Sylwia, Jarosław? Znaczy ja w całej rozciągłości się zgadzam. Także żeby tutaj nie demonizować, racjonalnie do tego podchodzić jak najbardziej i korzystać z tego dobra, które mamy, ale w taki sposób rozsądny. Tak, ja może dodam jeszcze, bo ten PR jest takim dosyć ciężkim tematem, znaczy może nie ciężkim, złożonym tematem, o tak bym powiedział.
bo on powinien tak naprawdę zacząć się na tak naprawdę od szkół podstawowych. Tak? Bo my tutaj często przyjmujemy takie założenie, nie mówię tylko w tej dyskusji, ale w ogóle, że sztuczną inteligencję to się tak na poważnie to my zajmujemy, jak już jesteśmy dojrzali, dorośli, bo właśnie może nam zabierze praca, może nas gdzieś tam zlikwiduje, tak już mówiąc kolokwialnie. Tak? Ale tak naprawdę my powinniśmy się zastanawiać, w jaki sposób tą sztuczną inteligencję włożyć do szkół tych podstawowych. Tak? Bo to jest na przykład, co się wydarza w takich krajach, no może nie najbardziej demokratycznych jak Chiny, ale tam generalnie sztuczna inteligencja zaczyna się od początku. Tak? Byłem na jakimś innej konferencji, gdzie dyskutowano, jak ktoś taki przykład podawał, jak pojechał do Chin, pytał się, jak wygląda ją lekcja z informatyki w szkole podstawowej. No i to pytanie było bardzo przyjęte z dużym zdziwieniem, bo tam nie ma lekcji informatyki. Tam każda lekcja jest po prostu lekcją informatyki. Wszystko jedno, czy to jest biologia, czy chemia, czy fizyka, czy matematyka, tam się wszystko dzieje w obszarze cyfrowym, tak? Z dużym wspomaganiem narzędzi. Tak? I jeżeli my zaczniemy edukować od początku, bo ta dyskusja o edukacji też jest przecież, to przez wszystkie poziomy przechodząc, tak? I przez szkołę średnią, i potem na studiach, tak? No to ten PR będzie łatwiejszy. Tak? Jeżeli nie będziemy tego robić, no to pozostajemy w świecie metafor. Tak? No i w świecie metafor to rzeczywiście różne rzeczy można kreować. Tak? Niektóre są bliższe rzeczywistości, niektóre są dalsze. Natomiast jeżeli chcemy w miarę, że tak powiem, mieć sterowalność, jeżeli tak mogę powiedzieć, no ale tak do jakiegoś stopnia przynajmniej, to wspomóżmy ten PR tak edukacją na wszystkich poziomach. Ale to, co jeszcze powiedziałeś tutaj pod kątem tej edukacji na różnych poziomach, bo się z tym w zupełności zgadzam, tylko to też musimy sobie uświadomić, że bardzo mocno będzie wymuszało zmiany w ogóle w systemie kształcenia jako takim. Z punktu widzenia dzisiaj tego, co się dzieje, jeśli chodzi o wykorzystanie czatu GPT, co się mówi z punktu widzenia poziomu edukacji. Nie wykorzystujmy, zakażmy, no bo uczniowie będą korzystali bezrefleksyjnie, będą ściągać, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. Natomiast no, to właśnie wracamy do tego punktu wyjścia. Nauczmy ich z tego korzystać, pokażmy jak to stosować, ale stosować odpowiedzialnie. I to co mówisz, rzeczywiście gdyby sobie wyobrazić taki idealny system kształcenia, to już od, nie wiem, przedszkola, a już na pewno od szkoły podstawowej ta sztuczna inteligencja, która z jednej strony wchodzi w proces dydaktyczny, my ją wykorzystujemy, by pogłębić atrakcyjność zajęć chociażby. Z drugiej strony możemy mówić o właśnie nauce posługiwania się tą sztuczną inteligencją, nie tylko z punktu widzenia lekcji informatyki, które wymieniłeś, ale szerzej języka polskiego, plastyki, czy jakichkolwiek innych przedmiotów, które moglibyśmy tutaj wymienić. No, w zupełności zdecydowanie trzy razy tak. Skupiamy się więc na tych kwestiach użyteczności, bo parafrazując też takie francuskie przysłowie dotyczące pieniędzy, AI może być dobrym sługą, ale może być też złym panem. Poniekąd to się do tego też sprowadza. Istotne jest powiązanie rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji z kwestiami etycznymi. Tutaj Sylwia, chciałbym ciebie zapytać o to, jakie są etyczne i moralne rozważania związane z wykorzystaniem AI w biznesie i jak zapewnić odpowiedzialne i zrównoważone podejście do implementacji tych narzędzi. Znaczy tutaj razem z tym takim szumem medialnym, który zrobił się wokół generatywnej sztucznej inteligencji, to ja bardzo się ucieszyłam, bo wytyczne z ekspertów wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej na temat etyki w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję pojawiły się w 2018 roku, więc dość dawno i tak naprawdę one cały czas są aktualne, ale nikt za bardzo się tym nie
mnie interesował w tamtym czasie. Ja w tamtym czasie też między innymi z tego względu pojawiłam się w Ministerstwie Cyfryzacji, żeby tym się trochę bliżej zająć. I tutaj akurat ten szum medialny i zainteresowanie tymi filarami etycznymi bardzo mnie ucieszył, bo w końcu ktoś na to zwraca uwagę. Dokument ten jest taki bardzo, bym powiedziała, życiowy i sensowny, także nie jest to ten z typów dokumentów, który brzmi bardzo prawnie i trzeba bardzo się zastanawiać, o co chodziło autorom. W każdym razie teraz może wszystkich filarów nie będę pamiętała tak na szybko, ale tam jest 7 filarów, które mówi o tym, żeby rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję były zgodne z prawem i z lokalnymi przepisami, czy żeby zapewniały prywatność i bezpieczeństwo osób, które korzystają z tych rozwiązań, czy też których dane przetwarzane są w tych systemach. Jest poruszona transparentność, bo czasami z algorytmami jest tak, że możemy to wyjaśniać, co tam się dzieje w międzyczasie, ale czasami będzie to wyjaśnialność kontekstowa, czyli nie do końca będziemy wiedzieć, jak się algorytm pewnych rzeczy nauczył, ale powinniśmy kontekstowo być w stanie wyjaśnić, jak ten algorytm działa, jakie miał spełnić cele i czy on te cele spełniał. Tutaj też jest ważna i dość taki, bym powiedziała, nadrzędny filar tych założeń etycznych, czyli nadzorcza rola człowieka, czyli cały czas człowiek musi być w procesie, musi sprawdzać właśnie te założenia początkowe i wyjściowe i sprawdzać, czy one spełniają te założenia. Co więcej, co jest też kolejnym filarem, czy zapewniają równość i obiektywne wykorzystywanie algorytmu w stosunku do różnych osób. Tutaj jest mowa o tak zwanej inkluzywności, czyli o takim, tu jak pan powiedział, o unikaniu biasów, czyli tych uprzedzeń, bo to też zależy, jakie dane będziemy wykorzystywać do szkolenia i trenowania danego algorytmu i żeby sprawdzać, czy tych takich uprzedzeń, tych algorytm nie nabierze zbyt wielu. Także tutaj też trzeba to walidować. W szczególności wydaje mi się, to jest wyzwanie pod względem nie tyle takich typowych uprzedzeń, jakie mamy jako ludzie, tylko wyzwań pod względem chociażby kulturowym, gdzie pewne zasady czy pewne sposoby działania są akceptowalne, w innej kulturze nie. I tutaj te kulturowe, gdzie nikt nie zakłada w cudzysłowie jakiejś złośliwości działania algorytmu, ale które mogą być dla nas nieoczywiste. I tutaj te filary, które pojawiły się w komisji, to z nich też w jakiś sposób wynika ten mój doktorat, o którym wcześniej też wspominaliśmy, że te dokumenty, które pojawiają się na różnych szczeblach, czy to unijnych, czy krajowych, to dla takiego typowego człowieka, czy dla typowego przedsiębiorcy, które w ogóle osoby, która nie jest w technologiach, jakby to nazwać, one nie są oczywiste. I trzeba by było stworzyć taki trochę korpus wiedzy, czyli pokazać na przykładach, jak pewne rozwiązania mogą być wykorzystywane, czy jak zapewniać swego rodzaju mechanizmy w danych rozwiązaniach, żeby tak ten temat oswajać coraz bardziej i coraz bardziej i pokazać, że to nie jest aż takie straszne i nie jest to aż takie niejasne, jak mogło się by wydawać. No ale tutaj trzeba bardzo dużo pracy i no, sam czas pokazuje, kiedy te wytyczne się pojawiły, czyli 5 lat temu i to, że one dopiero teraz wybrzmiewają w świadomości społecznej, nie tylko osób właśnie związanych z technologiami, ale takich osób zwyczajnych, gdzie znajomi chociażby nie związani z technologią do mnie przychodzą i się pytają, czy my coś z tym robimy. I to jest właśnie ten boom, który medialny spowodował, że takie mechanizmy czy też wytyczne stają się widoczne w takiej świadomości społecznej. I to jest na pewno plus. Ja bardzo polecam ten dokument i polecam też wdrażanie tych zasad przedsiębiorcom, bo może to nie daje
jakiejś, nie wiem, w cudzysłowie zgodności prawnej, bo to jest, są jednak wytyczne, ale na pewno daje taką zdolność, nie wiem, czy marketingową, czy oswajania klientów z naszymi rozwiązaniami, że oni nie muszą się bać i ta wiarygodność jednak jest ważna i dużo bardziej wybija, jeżeli możemy wskazać, do jakiego dokumentu się odwołujemy. Jasne. Wytyczne są bardzo ważne, ale też myślę, że zdrowy rozsądek jest również ważny. Przekonały się o tym niektóre firmy, nawet jedna wielka koreańska, której pracownicy nakarmili czata GPT wrażliwymi danymi. Jarosław, jeśli możesz skomentować tę kwestię, jakie jeszcze problemy tutaj mogą napotkać firmy, nie wskazując już może po nazwie. Znaczy, to jest temat bardzo rozległy, tak, temat etyki, a w szczególności etyki sztucznej inteligencji, a w szczególności wyjaśnialności. Bo to tak schodząc niżej, to w szczególności wyjaśnialność jest dosyć ciekawym tematem, bo większość algorytmów, które my obserwujemy ostatnio, no one bazują na głębokim uczeniu, czyli na sieciach neuronowych, które mają ileś tam warstw i coś tam się w nich dzieje. Dobierane są pewne parametry i potem na zasadzie trochę czarnej skrzynki dla tych, którzy nie wiedzą, są dokonywane albo jakieś klasyfikacje, albo jakieś predykcje. I to jest taki temat, no właśnie jak to wyjaśniać, tak? No bo zrobię taką trochę dłuższą dygresję. W sztucznej inteligencji były dwa, ale są jakby dwa strumienie. Jeden jest taki konekcjonistyczny, nazwijmy to, bazujący na sieciach neuronowych, a drugi symboliczny, bazujący na logice na przykład. Dlaczego wspominam tym drugim? Bo na przykład jak pójdziemy do nauk prawnych, które wokół etyki i moralności no, mają dużo do powiedzenia, no to tam więcej mamy jednak z tego drugiego elementu, tak? Czyli z logiki, tak, historii argumentowania i tak dalej. Oczywiście sztuczna inteligencja też w tym obszarze działa, natomiast to jest trochę inny temat niż wszystkie czaty na przykład, które są modelami językowymi i są z tego pierwszego strumienia. I teraz połączenie tych dwóch elementów, czyli wyjaśnialności, w szczególności w oparciu o logikę, tak, i teorię argumentacji, z modelami głębokiego uczenia nie jest takim trywialnym tematem. Tak? I nad tym wielu ludzi teraz pracuje w ramach takiego obszaru, jak właśnie wspomniana wyjaśnialna sztuczna inteligencja. I jest duży postęp, więc należy oczekiwać, że rzeczywiście być może będzie to tak wyglądało, że te czarne skrzynki bazujące na głębokim uczeniu będą szybko coś liczyły, natomiast druga czarna skrzynka będzie budowała do tego logikę wyjaśniająca, o co chodzi. Tak, bo taki trend prawdopodobnie będzie. I to te dwie trzeba będzie jakoś sprząc. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły techniczne, ale mniej więcej tak to wygląda. Więc jest dużo tematów, które są do rozwiązania. Jesteśmy jak najdalej od tego, że można to opisać, bo myślę, że jest w jakimś rozporządzeniu, bo myślę, brakuje nam tego rozwiązania jeszcze. Więc myślę tak deklaratywnie, to na pewno będziemy w tą stronę szli, natomiast no, musimy jeszcze popracować. To jest uwaga numer jeden. Uwaga numer dwa jest taka, że to tak jak wspomniałaś, no, w etyce też są różne szkoły, różne kierunki, różne poglądy. Tak? To też jest mocno kulturowo uzasadnione. Jakbyśmy dyskutowali o kulturze tutaj naszej zachodnioeuropejskiej, to znaczy w ogóle europejskiej, tak? Czy świata zachodniego nazwijmy, tak? a chińskiej, tak? czy rosyjskiej, to te etyki są troszkę różne. Tak? A wszyscy mają swoje, w cudzysłowie, czaty. Tak? I mają swoje generatywne sztuczne inteligencje, które są różne. Tak? Chińczycy nie pracują na czacie GPT, mają swoje własne. Tak, tak samo jak i Koreańczycy, jak i Rosjanie i tak dalej. Więc to będzie dosyć ciekawe. Tak? Też skodyfikowanie tego, nie wiem, ja się tu nie znam, bo nie jestem ekspertem, ale będzie dużym wyzwaniem, tak? I uzgodnienie na poziomie na przykład światowym tych tematów. Natomiast myślę, że wszyscy są świadomi problemu, natomiast nie wiem, czy mamy dobry pomysł, nawet pomijając sztuczną inteligencję, jak to rozwiązać. No więc to będzie na pewno naszym wyzwaniem na najbliższe lata nawet. No właśnie.
To dopytam jeszcze ciebie o te problemy i wyzwania. Sylwia w swojej prezentacji wskazywała je właśnie, z jakimi wyzwaniami, problemami dla w rozwoju sztucznej inteligencji w firmach mierzą się właśnie polscy przedsiębiorcy. Jak można przezwyciężać te problemy według ciebie? Jakie miałbyś tutaj wskazówki dla polskich przedsiębiorców? Tak, schodzimy z takich może poziomów bardzo makro na poziom mikro i myślę, że to warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że wyzwania są bardzo podobne jakie były na początku etapu cyfryzacji. Tak, że nie mamy wystarczająco ludzi, którzy są na takim poziomie dojrzałości, żeby mogli robić transformację wokół sztucznej inteligencji. Tak, i to zaczynając nawet od takich bardziej klasycznych elementów, bazujących głównie na statyce, na jakiejś analityce takiej predykcyjnej, tak, która jest bardziej przewidywalna, nie ma tych problemów etycznych, bo tam decyzje pozostają po stronie ludzi czy menedżerów, którzy podejmują te decyzje. Więc jak można do tego podejść? No na pewno trudno się tego nauczyć, tak powiem, oglądając tylko internet, czytając i tak dalej. Trzeba ludzi. Tak? Czyli trzeba jednak zatrudniać albo współpracować z firmami, które dadzą ekspertów, którzy pomogą popatrzeć na biznes, popatrzeć, tak jak pokazywałem na tym jednym ze slajdów, na różne elementy biznesu i zastanowić się, gdzie można te elementy cyfryzacji ze sztucznej inteligencji najbardziej efektywnie wdrożyć, żeby pokazać, że po pierwsze to ma sens, tak? Spróbować to zmonetyzować, zobaczyć, jaką to ma wartość. Bo to, co dla ludzi jest też ważne przy zarządzaniu zmianą, to jest to, żeby zobaczyli, że no jest pewien sens w postępie, tak? Że to nie ma, bo wiemy, że mamy tą tendencję do zamrażania rozwiązań, które lubimy, tak? Na zasadzie, że najbardziej stare piosenki lubimy, więc jak przychodzimy z nowymi, no to trzeba trochę czasu spędzić. Czyli generalnie podsumowując, albo zaprosić kogoś, albo zatrudnić kogoś, tak? jako pewien zaczyn. No tutaj często jest takie pytanie, które było stawiane też przy tych pierwszych latach cyfryzacji, czy budować rozwiązania od zera, tak, na zasadzie, tak mówiąc trochę po angielsku, greenfieldu, tak, czy próbować modyfikować rozwiązania, które istnieją. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Firmy różnie próbują, tak, więc najlepiej też trochę podglądać do sąsiada, jak to wygląda. Więc znaczy jedno, co trzeba powiedzieć, no bez tego nie da się konkurować, tak? Bo widać, że liczba rozwiązań, które teraz nawet bazując na tych rozwiązaniach generatywnej sztucznej inteligencji, które powstały w tym półroczu, no to już idą w dziesiątki i to mówię na taki wyskalowane na poziom światowy. Tak? Jak sobie wejdziemy i będę o tym czacie cały czas mówił, ale oczywiście Google, Amazon i Facebook mają odpowiedniki, no ale jak wejdziemy w ten ekosystem czata, no to tam różnego rodzaju wtyczki no dają już takie możliwości, że w zasadzie to jeden z moich kolegów, który w bioinformatyce pracuje, to te prostsze doświadczenia bioinformatyczne wokół genomiki to już robi sobie tam, tak, w czacie, który mu generuje te eksperymenty. Więc to już jest takie narzędzie, że bez tego, to tak jak ktoś kiedyś powiedział, że już nie pamiętam, czy to było o grafikach, prawnikach, czy o kimkolwiek, tak, że to sztuczna inteligencja nie zastąpi prawników, grafików, informatyków, tylko zastąpi tych, którzy nie używają generatywnej sztucznej inteligencji. Tak, no bo zostaną wyparci. Dlaczego? Bo ci będą trochę szybsi, efektywniejsi, bardziej kreatywni i tak dalej. Więc tego bym się trzymał. Czyli podsumowując, generalnie oczywiście się uczymy, tak, oglądamy, bo no niestety trzeba maszerować. Próbujemy firm, które trochę są bardziej dojrzałe i mogą nam pomóc, no i próbujemy jednak zatrudnić kogoś, kto już ma trochę doświadczeń. Czyli takie trzy elementy bym wskazał jako te, które no, powinny umożliwić tą transformację. To ja bym to rozwinęła, że tak, ale dla firm, które są świadome tego, co jest, bo tak jak tutaj pokazywałam te rozwiązania, czyli to AI dla MŚP,
to my tam robimy taki test dojrzałości, poziomu dojrzałości cyfrowej i czasami niektórym firmom nie jest potrzeba zatrudnienia danej osoby, bo te procesy, które muszą opanować czy usprawnić w swojej firmie, to można zrobić to rozwiązaniem w cudzysłowie tak zwanym pudełkowym. Mhm. Czyli nie trzeba dodatkowych nakładów kadrowych i nikogo zatrudniać. I ja tak jak na co dzień nie lubię tej kategoryzacji, takiego dzielenia i segmentowania, czy to ludzi, czy przedsiębiorców, ale każdy tak naprawdę ma inną drogę do przejścia. I tak jak tutaj pokazywałeś też na jednym ze slajdów, że najpierw jest właśnie ta cyfryzacja taka podstawowa, potem jest to ucyfrowienie, czyli wprowadzanie małych mechanizmów usprawniających procesy biznesowe i dopiero cyfrowa transformacja przedsiębiorcy, to niektórzy są na samym początku, czyli muszą bardzo podstawowe rzeczy wprowadzić i mogą to zrobić rozwiązaniami, które są dostępne na rynku. Tylko no, tak jak mówiłam, powinny być w jakiś sposób zwalidowane, a niektórzy są już na tym etapie transformacji cyfrowej, że są gotowi do ucyfrowienia wszystkiego tak naprawdę, co mają w swojej firmie. No i wtedy oczywiście trzeba kadry zatrudnić i mieć jak zarządzać tematem, bo to od tego zależy. Więc nie ma, wydaje mi się, jednej takiej uniwersalnej recepty dla wszystkich i dlatego lubię akurat to kategoryzowanie w tym przypadku, żeby sprawdzić, kto na jakim etapie jest i gdzie i jakiej potrzebuje pomocy czy wsparcia, bo jak niecyfrowemu przedsiębiorcy, tak w ogóle nie wiem, no w jakiejś restauracji chociażby przyjdziemy i powiemy, że on potrzebuje sztucznej inteligencji, to raczej się spojrzy, pokręci głową i pójdzie w swoją stronę, ale jak się zapytamy, czy ucyfrowienia jakichś procesów biznesowych, a ewentualnie nie wiem, dostaw, jakiegoś procesu dostaw, czy nie potrzebuje, to wtedy można zacząć rozmowę, bo będzie na zupełnie innym etapie swojego rozwoju cyfrowego, bo będzie na samym początku. A także te rozmowy i ta skala jest taka bardzo ruchoma, więc tutaj nie powiedziałabym, że jest jeden taki prawidłowy scenariusz, jest ich kilka w zależności od branży i od poziomu dojrzałości. I tu chyba jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której teraz wspomniałaś, to jest kwestia tej świadomości, dlatego że często choćby firmy z sektora tych mikroprzedsiębiorstw korzystają z pewnych rozwiązań zahaczających o sztuczną inteligencję, ale robią to kompletnie w sposób nieświadomy. Choćby wykonując jakiekolwiek zdjęcia, korzystając z aparatów fotograficznych, mają gdzieś tam pewne elementy dotyczące AI, czy związane z AI, oparte o AI. A mimo wszystko jakby, kiedy ich zapytać o to, czy korzystają ze sztucznej inteligencji, ależ nie mamy o tym zielonego pojęcia, to jest jakaś bardzo zaawansowana technologia, bardzo skomplikowana, bardzo kosztowna, w związku z tym my po nią nie sięgamy. Natomiast jeśli przejdziemy właśnie na tę kwestię budowania tych modeli, czy mapowania naszych procesów i no właśnie, i pokazywania tych funkcjonalności, które można w jakiś sposób oprzeć o sztuczną inteligencję, gdzie ta sztuczna inteligencja okaże się takim elementem wspierającym, no to wtedy nagle przechodzimy na całkiem inny poziom rozmowy i inny poziom tak naprawdę uświadomienia sobie, ojej, ale to ja mogę ten proces rzeczywiście w taki sposób, ale no i wtedy zaczynamy mówić też o kwestiach dotyczących czy to optymalizacji kosztów, czy optymalizacji czasu i wchodzimy w tę sferę już rzeczywiście tych modeli biznesowych i tego podejścia takiego rynkowego, ale właśnie, ale ta świadomość tego, co potrzebuje, jest chyba kluczem. Tak, ja może dopowiem jeszcze, bo ja się oczywiście zgadzam. jako konsultant z takim 30-letnim doświadczeniem, że to zależy, to jest główna odpowiedź i to jest wiadomo. Natomiast tak będąc bardziej specyficznym, tak idąc do obszarów funkcjonalnych, gdzie ta sztuczna inteligencja może, nawet czat może być wykorzystany. I jeden temat to jest taki. I tu nie trzeba dużo procesu zmieniać, bo to nawet w tym procesie, który teraz jest, z czatem, my możemy dużo zmienić, zrobić szybciej i taniej. Przykładowo, jeżeli potrzebujemy ogłoszenie rekrutacyjne. No poprzednio to były długie dyskusje między działem HR-ów i działem biznesowym. Teraz jak opiszemy, damy kontekst do czata i powiem, że potrzebujemy jakiegoś młodszego programisty, na przykład w Javie albo coś tam, albo jakiegoś analityka w dziale marketingu, staniemy pełen spis, pełen opis, żeby on
znaczy całe ogłoszenie, że tak powiem, rekrutacyjne. Tak, możemy nawet poprosić o to, żeby, tylko musimy mieć czwórkę, tak, żeby podał nam, jakie powinniśmy warunki dać. Tak, jakie są widełki płacowe, jakie będą benefity i tak dalej. I to też dostaniemy. Tak? Więc tu jest kwestia, ile my z takich elementów musimy robić po staremu, czyli jeszcze kartka, wiedza w głowie i tak dalej, a ile możemy zadać pytanie, tak, do czata i on nam to powie. Oczywiście trzeba to zweryfikować, tak jak mówiliśmy, no bo może nie, mu się nie udało, ale to jest istotna zmiana, która nastąpiła w tym momencie, bo to jest za darmo. Tak, bo za darmo z dokładnością, że trzeba 80 zł czy ileś tam zapłacić za tą technologię, tak? No, ale na miesiąc, no więc to nie jest jakiś straszny wydatek. Podobnie w marketingu cyfrowym. Tak? Jeżeli chcemy efektywnie, że tak powiem, zbudować sobie stronę i dostosować zawartość tej strony, no to nie musimy iść do agencji interaktywnej, żeby nam to zrobiła. Tak, tak samo jak tu wspomnieliśmy, czy wspomnieliście o programach do generowania obrazków. Tak? To na bazie tych programów powstały też programy, które w zasadzie cały logotyp nam opracują prawie od razu. Tak? Jak powiem, jaka firma, jakie mamy potrzeby związane z logo, co to może być i tak dalej, dostaniemy w zasadzie. No. Także tych rozwiązań dla małych firm, dlaczego to jest ważne? Bo to jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba zmieniać, można w starym procesie nowym narzędziem, tak, zrobić. Jest tylko jeden punkt, trzeba wiedzieć jak. Tak? I to jest ta część edukacyjna, ale którą trzeba się dostosować. I to jest duża zmiana. Jak ta dyfuzja będzie szybko szła, no to jest pytanie. Tak? Bo tu rzeczywiście też się zgodzę. Poziom adaptacji, te krzywe są takie, a nie inne, no, które pokazywałem, krzywe innowacji, tak, czy adaptacji do zmian, czy do technologii. No bo to jest wolno, a potem pojedzie. No i pytanie jest, w którym momencie teraz jesteśmy też z czatem, bo wszyscy się oczywiście zachłyśnęli takim prostym czatem, prostym, ale tak jak tam pokazywałem na tych ostatnich slajdach, tam jest dużo, dużo więcej z tyłu. Tak? I naprawdę, bo w zasadzie w każdym obszarze, ja powiedziałem o HR-ach, marketingu, ale w zasadzie w każdym obszarze no jest dużo. Tak? Jest dużo. Ja akurat na jednych z uczelni uczę informatyków. No i też jest problem, tak? Bo generalnie wszystkie proste zadania, nawet nie trzeba mieć tych copilotów tam specjalizowanych, ale na tym zwykłym czatem. Zadania takie, które kiedyś były podstawą kolokwiów dla studentów trzeciego roku, no to czat to rozwiązuje, tak? W trybie bardzo szybkim. Tak? Nie tylko kolokwiów, projektów również. Co jest wyzwaniem, to jest inny temat, bo wracam teraz do edukacji bym przeszedł. Podsumowując, tam dużo rzeczy jest możliwych, też dla małych, średnich, tylko po prostu trzeba jak te narzędzia. I też dużo w internecie informacji jest. Można sobie na YouTubach, na tych wszystkich innych. No, tylko trzeba czasu trochę poświęcić, potrenować i do tych wszystkich elementów, o których mówiliśmy, tych 4K chyba tam, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Nie wiem na jaką to literę by było, ale dodałbym eksperymentowanie. Eksperymentowanie z rozwiązaniami. Tak? To jest coś, czego my też musimy młodych nauczyć i starszych, tak? W jaki sposób przestawić się w eksperymentowanie, bo teraz to chyba będzie jedno z nas większych wyzwań. Wracamy do piaskownicy. Chyba tak. Ja jeszcze chciałam dodać, a propos mówiłeś tych możliwości marketingowych. We wrześniu zeszłego roku razem z Future Company zrobiliśmy takie badania dotyczące właśnie wykorzystania. My akurat testowaliśmy DALI-2, czyli tą generatywną sztuczną inteligencję, ale w kontekście właśnie generowania obrazów. Patrzyliśmy pod kątem możliwości generowania obrazów do kampanii reklamowych i patrzyliśmy w kategoriach trzech grup produktów. Były to produkty takie podstawowe, produkty bardziej zaawansowane i dobra luksusowe. W przypadku tych dóbr podstawowych mieliśmy chleb i grafiki, które udało się wygenerować, były na tyle przekonujące, że respondenci oglądając te zdjęcia pisali na przykład, że chleb jest tak pięknie wyeksponowany, że w zasadzie mają ogromną ochotę na ten chleb, że chcieliby teraz właśnie sięgnąć po tę kromkę chleba. Potem w przypadku tych dóbr wyższego rzędu czy dóbr luksusowych trochę mówili, że zdjęcia owszem są bardzo atrakcyjne, bardzo estetyczne, ale
ale podobne zdjęcia już gdzieś widzieli, więc nie było tego efektu wow. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że ta technologia się rozwija i za chwilę ten efekt wow może w zależności od umiejętności promptowania będzie jak najbardziej możliwy do osiągnięcia, patrząc chociażby przez różnego rodzaju konkursy artystyczne, konkursy dotyczące zdjęć, i które właśnie zdjęcia generowane w oparciu o sztuczną inteligencję, tak, o tą generatywną AI, wygrywają. Natomiast mówiąc jeszcze o tym marketingu i o tych możliwościach wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji właśnie w kontekście aktywności marketingowej, to możemy za pośrednictwem czatu GPT chociażby posiłkować się przy wymyślaniu haseł reklamowych, opisów na stronę, wizualizacji produktów, to już idąc tak trochę szerzej, kwestii związanych z jakimś dżinglem reklamowym, postami w mediach społecznościowych. No, tych możliwości jest dzisiaj tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. I tak jak powiedziałeś, nie jest to narzędzie drogie. My nie musimy robić przysłowiowo kopiuj i wklej. To może być dla nas pewna inspiracja, jak to jeszcze ulepszyć, jak to jeszcze usprawnić i jak właśnie jak wywołać ten efekt zachwytu i jak wyróżnić się na tym rynku, będąc właśnie małą firmą czy mikroprzedsiębiorstwem, a jednocześnie nie ponosząc na to niebotycznie dużych kwot. Dokładnie. Kiedyś menedżer pytał pracownika, czy nadal tak jest, pyta pracownika, zbriefuj mi coś. Teraz coraz częściej będzie pytał, spromptuj mi coś. Nie wygoogluj, ale sprawdź, co na to czat. Dominika, chciałbym zostać jeszcze tutaj przy tobie i chciałbym dopytać o temat też ludzi, którzy są, wiele firm to podkreśla, najważniejsi, czyli kwestie rynku pracy i zarządzania. Tutaj Jarosław wspomniał już o tym, o tych obozach. Jedni twierdzą, że AI zabierze pracę, inni twierdzą, że AI będzie generowała dodatkowe miejsca pracy. A może właśnie jest tak, jak Jarosław powiedział, będzie to ten złoty środek, czyli pracę zabierze nam nie sztuczna inteligencja, ale człowiek, który tę sztuczną inteligencję wykorzystuje. Już są zawody, prompt manager, prompt inżynier. Wspomniałaś właśnie też, że sztuczna inteligencja wygrywa konkursy plastyczne, artystyczne, fotograficzne. Może czas na Nobla? No nie wiem, czy czas na Nobla, natomiast faktycznie te zmiany na rynku pracy są. Ja jestem zwolennikiem tego, o czym powiedział też Jarosław, czyli nie sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, ale ludzie, którzy opanują umiejętność posługiwania się tą sztuczną inteligencją. Bo jeśli spojrzymy przez pryzmat oczekiwań biznesu, no to biznes chce zarabiać. Jeśli biznes chce zarabiać, no to znaczy, że będzie oczekiwał, że te procesy będą przebiegały dużo szybciej, będą bardziej efektywne, będą bardziej skuteczne. Ta kwestia oczywiście finansowa będzie tu odgrywała ogromną rolę. No i zakładamy, że sztuczna inteligencja nie doprowadzi do tego, że nagle będziemy mówili o masowym cyfrowym bezrobociu. Takie hasła już też gdzieś się pojawiały. Natomiast niewątpliwie ona będzie pociągała za sobą zmiany na rynku pracy. Tyle tylko, czy to są zmiany, które wynikają czysto stricte z tego, że mamy tę sztuczną inteligencję, czy też jest to pewien sposób patrzenia na pewną ewolucję i na pewne zmiany, które w ogóle na rynku pracy jako takim się dzieją, gdzie ta sztuczna inteligencja jest tylko jednym z elementów, który przyczynia się do tych zmian. No bo jak spojrzymy wiele lat wstecz, to mieliśmy na przykład takie zawody jak osoba, która budziła robotników do fabryki w XIX wieku. Już nie mamy, mamy budziki. Mieliśmy takie zawody jak chociażby osoby, które zapalały co wieczór latarnie na ulicach, a o poranku je gasiły. Nie mamy. Mieliśmy takie zawody jak szewc, który dziś bardziej chyba niszowo, czy szklarz też, no bo znowu zmieniła się technologia i czymś innym się posługujemy. Czy jak cofniemy się do lat 60., 70., ten sławetny mleczarz, który obrzasku tłukł butelkami, rozstawiając nam mleko pod drzwiami. Tego też już nie mamy. No to
tak naprawdę widać, że te zmiany są. Tyle tylko, że w tym przypadku mówimy o takich zmianach, które odnoszą się po pierwsze do konieczności zmian w naszych umiejętnościach i w naszych kompetencjach. Muszę faktycznie uczyć się przez całe życie i nadążać za tym, co dzieje się wokół mnie. I znów wrócimy do tych kompetencji przyszłości, czyli tej kooperacji, kreatywności, komunikacji, krytycznego myślenia. I to są chyba takie rzeczy, które w kontekście współpracy, tego collaborative AI, dzisiaj bez względu na to, jakiej branży, jakim sektorze, czy o jakiej wielkości firmy będziemy rozmawiali, będą kluczowe. Mówisz o umiejętnościach miękkich. Tak, dokładnie. Dziś biznes zwraca uwagę na konieczność łączenia z jednej strony tych umiejętności miękkich, z drugiej strony tych umiejętności właśnie cyfrowych. Czyli nie jestem tylko i wyłącznie specjalistą w jakimś jednym wąskim obszarze, ale umiem je ze sobą łączyć, umiem je ze sobą wykorzystywać, tak żeby rzeczywiście osiągnąć ten efekt synergii. Patrzeć dużo szerzej na ten rynek, dużo szerzej na to, jak powinienem na tym swoim nowym stanowisku być może pracy się odnaleźć. I też wspomniałeś o tym prompt engineeringu. Faktycznie pojawiają nam się nowe zawody. Czyli z jednej strony giną niektóre, z drugiej strony część zmienia się, modyfikowane są chociażby zakresy obowiązków, czy sposób, w jaki te swoje obowiązki wykonuje. Z raportu, ja sobie sprawdziłam, Goldman Sachs, wynika, że około 300 milionów miejsc pracy zostanie dotkniętych w jakiś sposób, między innymi właśnie tą modyfikacją wynikającą z wdrożenia tej sztucznej inteligencji. Ale tak jak znowu wrócimy do drugiej strony tego medalu, czyli pojawiają nam się nowe zawody, i ten prompt inżynier jest dzisiaj jednym z takich najbardziej chyba gorących tematów, bo faktycznie do takich narzędzi jak DALL-E 2, Midjourney, ChatGPT może sięgnąć każdy z nas, ale już to, jak je wykorzystamy, będzie przekładało się potem na właśnie skuteczność tych komunikatów marketingowych, o których mówiliśmy, czy szeregu innych elementów, do których tę sztuczną inteligencję wykorzystamy. A to z kolei będzie przekładało się na ten efekt wow u naszych klientów, na budowanie relacji z nimi, na budowanie przewagi konkurencyjnej, na osiąganie takiej czy innej pozycji rynkowej. No i kwestia tutaj tego, jak dalej będziemy też ewoluować i się rozwijać. A sam zawód prompt inżyniera Business Insider oszacował na około 300 tysięcy dolarów rocznie. Więc jest to niewątpliwie zawód, który no, z przyszłością będzie miał wiele wspólnego i będzie pewnie jednym z tych, które będą wyznaczały trendy. Ale przecież mieliśmy już takie zawody jak pasterz robotów kilka lat temu, mieliśmy menadżera śmierci cyfrowej, więc dzisiaj chyba też patrząc przez to, jak ten rynek się zmienia, no pewnie oczekiwałabym kolejnych zawodów, które będą osadzone w tym nowym kontekście naszej rzeczywistości. To ja może nie szukałabym aż tak daleko, żeby wracać pamięcią aż do mleczarza, ale jak zaczynałam swoją przygodę zawodową, no to w CV jeszcze się wpisywało w umiejętnościach obsługa komputera. I teraz już tego się nie wpisuje. Jakby ktoś wpisał, to bym stwierdziła, że nie wiem, czy na pewno umie obsługiwać ten komputer, więc być może będziemy wpisywać obsługę sztucznej inteligencji. Ale co więcej, tutaj warto też zaznaczyć, że tą automatyzację taką na co dzień też widać. Nie wiem, no w bankomatach to już nie zapominamy, że nie ma kasjerów w bankach, ale chociażby widać to, nie wiem, w sklepach spożywczych, gdzie pojawiają się kasy samoobsługowe, a kartka o tym, że ktoś jest potrzebny do pracy, dalej wisi. Także tutaj też ma bardzo duży wpływ to starzejące się społeczeństwo i to, że tej siły roboczej, takiej ludzkiej jest coraz mniej, więc my jesteśmy trochę zmuszeni do automatyzowania pewnych czynności, żeby móc funkcjonować, bo nie ma ludzi do pracy tak naprawdę. I jest w niektórych sektorach bardzo ciężko znaleźć takie fizyczne ręce, mimo że niektórzy bardzo by chcieli zamiast automatu wykorzystywać, źle to zabrzmiało, ale pracować jednak z osobami fizycznymi. I to jest też taki aspekt kolejny, który wpływa na postęp technologii, bo rzeczy muszą być wykonane, a nie ma komu tego robić. Także ten podział społeczny też będzie miał na to wpływ.
Dodam jeszcze tylko do tego, co powiedziałaś, kwestię też immersyjności doświadczeń, bo konsument dzisiaj też chce więcej, chce przeżywać, chce doświadczać. To też gdzieś już padło w tych naszych dyskusjach i zobaczmy, że chociażby z punktu widzenia tego smart retailingu i tej sprzedaży w tych sklepach tradycyjnych pojawiają nam się roboty. I wcale nie tylko i wyłącznie po to, by ewentualnie zastąpiły pracowników, ludzi, czy by nadrobiły jakieś problemy z brakiem kadry, ale także po to, by generować nowe doświadczenia. To samo mamy w różnego rodzaju restauracjach. Mamy kelnerów tradycyjnych i mamy różnego rodzaju roboty, które jakby wpisują się też w ten nurt tej immersyjności. Więc ja myślę, że na to składa się wiele czynników, które będą potem jakby na samym końcu dawały nam taki efekt, czy ja wolę bardziej z tą sztuczną inteligencją, czy już się oswoiłam, czy jestem gotowa do tego. Jaka jest też presja otoczenia i społeczeństwa, gdzieś mojej grupy odniesienia. To tutaj tych elementów jest bardzo wiele i rzeczywiście no, to też będzie kształtowało ten nasz przyszły rynek pracy. Jarosław. Ja jeszcze dodam taki, bo tu zgadzając się oczywiście z przednoszczeniami, taki ciekawy przypadek z własnego doświadczenia. Ja akurat wykładam sztuczną inteligencję na Politechnice Warszawskiej i w ramach zajęć mam projekty, które rozdajemy studentom w grupach dwuosobowych, realizują te projekty. No i jak to się zmieniało na przestrzeni od lutego do czerwca? Więc w lutym to były rzeczywiście grupy dwuosobowe. W marcu były trzyosobowe, bo dołączył oczywiście czat. A w maju były znowu dwuosobowe. To znaczy, jak było 6 projektów, to się okazało, że każdy z tych projektów robił człowiek z czatem, a ten drugi nic nie robił, bo było szybciej. Tak? To tak a propos kooperacji. Więc to jest takie też, myślę, doświadczenie czy obserwacja, nad którym będziemy musieli się zastanowić, bo są młodzi ludzie. No może informatycy są specyficzni, tak, bo są, tak, ale tak nikogo tutaj nie, tak powiem, nie przypisując żadnych cech, nadal mają swoje, że tak powiem, też preferencje. Natomiast no ciekawe było to, że ze względu na efektywność woli się podzielić horyzontalnie, czy nie, czy wertykalnie, że ja będę pracował z czatem nad tym tematem, a ty z czatem nad tamtym, a potem rozliczymy się wspólnie. Więc to, dlaczego o tym mówię? Bo ciekawie będzie, jak to będzie wyglądało w firmach, też w małych. Także jak ktoś będzie potrzebował do współpracy, powiedzmy, 3 osoby, no pytanie, ile z tych osób to będą osoby biologiczne, a ile z tych osób to będą inne, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, osoby cyfrowe, to takie też się gdzieś tam pojawiły na Zachodzie, które będą rozwiązywały pewne tematy. No i nie jest to, tak jak powiedziałem, temat sztuczny, bo to jest praktyczny temat sprzed 2 miesięcy, miesiąca i tak dalej. Więc to taka trochę może ciekawostka, ale myślę, że będzie do przemyślenia, jeżeli chodzi o rozwiązania w społeczeństwie ogólnie, a w firmach w szczególności. Ja osobiście lubię sportowe porównania, ponieważ one w plastyczny sposób oddają rzeczywistość i też pobudzają do myślenia. Jedno z moich takich ulubionych porównań jest wypowiedź Wayne'a Gretzkiego. To był amerykański hokeista. Na język piłkarski można to przełożyć, że to była taka hybryda Messiego, Maradony i Pele. Najlepszy hokeista w NHL w historii. I on zapytany, dlaczego jest najlepszy? Odpowiedział coś takiego, że nie jestem najlepszy, bo jestem najszybszy, bo jestem najlepiej wyszkolony technicznie, bo jestem najsilniejszy. Ja po prostu wiem, gdzie spadnie krążek i jestem tam pierwszy. I właśnie o tę zdolność antycypacji chciałbym zapytać, Jarek. Widzę, że nie masz szklanej kurli. Ja też swoją zostawiłem w domu, ale w jakiej rzeczywistości będą funkcjonowały europejskie, w szczególności polskie firmy z branży AI i na czym te firmy muszą się obecnie skupić, aby ukierunkować odpowiednio swój rozwój i wykorzystywać te prognozy na przyszłość? Czyli skracając, mówiąc Wayne'em Gretzkim, gdzie będzie krążek za jakiś czas i jak do niego dojechać? No to jest ciężkie pytanie, bo sektor wysokich technologii jest ciężkim sektorem. Natomiast od czego zacznę, to chciałem powiedzieć, że Polacy
bo możemy powiedzieć, że my jakoś jesteśmy z dala od tego tematu. My jesteśmy absolutnie w środku tego tematu, bo nie wiem, czy tutaj wszyscy wiemy, że czata zrobili Polacy. Tak? Pan Zaremba i inni studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Z 30 osób w OpenAI, tak, w firmie OpenAI, 10 to byli Polacy i oni właśnie za czata odpowiadali. Także czata zrobili Polacy. Tak? Niestety w firmie amerykańskiej. Tak? Którzy tu kończyli uczelnię, magistra, gdzieś tam doktorat robił, już nie pamiętam gdzie, chyba we Francji czy gdzieś tam. I potem ściągnął po prostu swoich kolegów dobrych, żeby to zrobić. I to, no można by powiedzieć, że to jest przypadek. Tak? Ale jak weźmiemy drugą firmę, Snowflake'a, to jest taka platforma do analiz big data. Głównym architektem tej firmy jest Polak, niespodzianka, z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak? Więc generalnie Polacy tworzą rozwiązania. Tak, nie Chińczycy, nie to nic, nie mówiąc przeciwko innym nacjom, my jesteśmy naprawdę w środku. Tak? Poza tym no, w innych firmach też sobie dobrze dajemy radę. Problem jaki mamy, to nie mamy kapitału. Ten kapitał jest gdzie indziej. Kapitał jest w Stanach, kapitał jest w Chinach, kapitał jest w Rosji, kapitał jest tam. Więc nasi najlepsi ludzie pracują gdzie indziej. I to jest problem. Tak? I też to jest problem naszych średnich, małych i dużych firm, nawet tych największych typu Comar, Haseco, bo to są nasze takie, powiedzmy, firmy od wielu lat dobrze reprezentowane nie tylko w Polsce, ale też na świecie. No, ale borykają się z tym samym problemem, że w pewnym momencie ludzie gdzieś tam migrują do innych rozwiązań. I to jest taka jedna uwaga. Natomiast druga uwaga, mamy dosyć dużo ludzi w startupach, oczywiście technologicznych, jest bardzo dużo pomysłów. Sprzedajemy się potem nasze patenty do Inteli, Microsoftów i tak dalej. Już nie będę tu wymieniał poszczególnych firm, ale generalnie dużo pomysłów, któreśmy rozwinęli, no to są teraz wiodącymi pomysłami na świecie. Tak? O czym nie wiemy, ale powinniśmy to doceniać. Czyli to jest tak o tej branży, że produkujemy bardzo dużo dobrych informatyków, którzy pracują w Polsce dla firm, bo teraz wiadomo, że zdalnie można pracować w dowolnym miejscu, więc pracują dla firm międzynarodowych. Mamy bardzo dużo centrów informatycznych też w Polsce, więc tutaj sytuacja wydaje się, że jest bardzo dobra. No problem jest taki, że oni nie pracują tutaj dla nas, tak? W dużej części. Znaczy, ogólnie pracują dla nas, bo zarabiają pieniądze, no ale pewnie moglibyśmy tego więcej mieć jako społeczeństwo. No i tutaj, no, fakt, że odbiegłem pewnie od pytania, ale nie mam dobrej odpowiedzi, jak to zmienić. No, trzeba by jakoś z tym kapitałem pomyśleć, ale to nie jest takie trywialne. Tak? No bo ci duzi gracze, tak, typu Google, Microsoft i tak dalej, jak zobaczą coś ciekawego, to nie ma zmiłuj. No, nie ma zmiłuj po prostu. No, to oni śledzą, tak? No, te huby, że tak powiem, startupowe, wiadomo, że są bardzo mocno przez venture capital monitorowane. Tak? I mimo tego, że pojawia się tego dużo, no nie jest łatwo wyskalować na taką. Zresztą też część ludzi, którzy zakłada firmę, no też chcą do pewnego stopnia ją rozwijać, bo wiedzą, że dalej, no to już bez, to już trochę też umiejętności są inne, przechodzi się bardziej z takiego entrepreneurial do korporacyjnego życia, nie każdy chce w tym być. No więc tu są różne, że tak powiem, kwestie, tak? Że to się pewnie zmienia, ta dojrzałość, bo też przez te 30 parę lat no, nabraliśmy tej kultury takiej szerszej, jeżeli chodzi o kulturę zarządczą, nie tylko, bo tą kulturę entrepreneurial to my zawsze chyba mieliśmy, niezależnie od systemu, to tam sobie dawaliśmy dobrze rady. Brakowało nam na tych następnych etapach dojrzałości firmy, to no, tam gdzieś nam, no i tego kapitału, więc będzie lepiej, to na pewno, bo tak jak patrzę też na studentów, no to jest to, myślę, że pozytywne myślenie. Natomiast jak mnie pytasz, jak będzie dokładnie, to muszę odpowiedzieć, że mógłbym o pewnych scenariuszach podyskutować, ale tak jednoznacznie nie odpowiem. Dziękuję. Czy jeszcze? Wiesz co, ja bym jeszcze chyba dodała, że coś, o czym też dzisiaj ja wspominałam, o tej kwestii na ten moment, w mojej opinii, niedostatecznej jeszcze współpracy świata naukowego i świata biznesowego, ale to, co powiedziałeś też, Jarku, jeśli chodzi o kwestię dofinansowania czy szukania tych środków finansowych, ta współpraca między
biznesem, tymi małymi chociażby przedsiębiorstwami, a światem naukowym, to jest też pewna ścieżka na to, jak nie mając pieniędzy, można pewne rzeczy próbować robić wspólnie w ramach składanych projektów. I teraz to, co też Sylwia dzisiaj wspominała w kontekście tego raportu, który opublikowałyśmy, to tak opublikowaliśmy, Pawle, bo ty też uczestniczyłeś w jego tworzeniu, to tak naprawdę warto zwrócić uwagę, że w zasadzie ten sektor MSP to tylko 12% tych firm deklarowało, że jeśli chodzi o kwestie poszukiwania jakichś innowacyjnych pomysłów na to, co moglibyśmy zaoferować, jak moglibyśmy te technologie, technologie cyfrowe, zwłaszcza tę sztuczną inteligencję, próbować w naszej przestrzeni, naszego biznesu zaimplementować, to zaledwie 12% tych podmiotów deklarowało, że w tym obszarze współpracuje ze światem naukowym. Stąd myślę, że mamy tę przestrzeń jako uczelnie do tego, by tę współpracę bardzo szeroko tutaj rozwijać, zarówno pod kątem, nie wiem, czy tych piaskownic szeroko rozumianych, czy kwestii związanych z badaniami, kwestii związanych z komercjalizacją, aktywnością startupową, by dalej rozwijać i intensyfikować. Myślę, że to też jest ważny nurt, a wtedy będzie lepiej, tak jak Jarek powiedział, i bez tej szklanej kuli możemy widzieć no, optymistyczne scenariusze. Jasne. Mamy teraz możliwość zadania pytań od naszych widzów. Mam ich sporo. Część z nich zostało w międzyczasie zadanych, na część z pytań, w szczególności odnośnie marketingu, jak wykorzystać AI w obsłudze klienta, czy w mikro, czy małym przedsiębiorstwie. Tutaj Dominika dość szeroko opowiedziała. I sporo pytań mieliśmy dotyczących praw autorskich. Jak wiemy, tutaj wyszukanie obecnie obrazu mężczyzny z pomarańczą i z ananasami będzie łatwiejsze poprzez wygenerowanie takiego obrazu od zera w Midjourney niż wygooglowanie go czy zrobienie sesji. Ale pytanie jest takie, czy można komercyjnie wykorzystywać wytwory AI, na przykład teksty generowane przez czat czy obrazy w Midjourney, to jest sprzedawać je i w jakim zakresie, czy są tutaj jakieś ograniczenia, czy tutaj? To może ja odpowiem. Generalnie wytworzone to, co jest wytworzone przez generatywną AI, czy to teksty, czy obrazy, one według polskiego prawa nie są widziane jako utwory, czyli nie są objęte prawem autorskim. Prawem autorskim warto jednak sprawdzać, czy załóżmy w przypadku przerobienia jakiegoś obrazu, bo to gdzieś ma te swoje źródła, trzeba walidować, czy obraz, który uzyskaliśmy, nie jest odzwierciedleniem innego zdjęcia czy dzieła, które te prawa autorskie ma. W przypadku czatu GPT warto też zaglądać do regulaminów. Czat GPT przenosi odpowiedzialność za wykorzystanie tekstu uzyskanego z rozwiązania na użytkownika końcowego, czyli my finalnie odpowiadamy za to, jak używamy tego tekstu, czy mówimy w cudzysłowie prawdę, czy też nie, czyli do nas też należy ta weryfikacja. Prawem autorskim objęte za to są rozwiązania, czyli algorytmy, które tworzą cały czat, czy też DALI, w zależności od tego, jakie to jest rozwiązanie, ale warto zaglądać do regulaminów, bo to nie jest jeszcze unormowane. Na pewno te wytwory, bo nie będę tutaj już mówiła o utworach, bo to pojęcie funkcjonuje na gruncie prawa polskiego, ale wytwory tych rozwiązań nie są objęte prawem autorskim, więc teoretycznie można je wykorzystywać, ale trzeba sprawdzić, czy aby na pewno nie duplikują one utworów, które są takimi prawami objęte, czyli do regulaminu i weryfikacja. Mhm. Jasne. Dodałabym tylko jeszcze jedną ważną rzecz z punktu widzenia na przykład konsumenta, dlatego że badania pokazują, że konsument coraz częściej deklaruje, że chciałby być informowany o tym, że to, co ogląda, to, co czyta, zostało wygenerowane za pośrednictwem sztucznej inteligencji. I teraz, tak jak ja wspominałam o badaniach, które realizowaliśmy z Future Company jeszcze we wrześniu minionego roku, a więc chwilę przed tym, jak popularna i powszechna stała się generatywna sztuczna inteligencja, tak
badania, które właśnie zakończyłam, pokazują, że ta skłonność i chęć bycia informowanym na przestrzeni tego pół roku bardzo mocno wzrosła. Teraz odnosząc się jeszcze do pewnych zapisów w kontekście AI Act, który właśnie został przegłosowany, no to tam też podnosi się właśnie element oznaczania tych materiałów, które będą generowane za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Zatem konsument czy każdy inny odbiorca komunikatów, nie wiem, w formie tekstu, wideo czy w formie jakiejkolwiek grafiki, będzie musiał być poinformowany o tym, że rzeczywiście to, co ogląda, to, co czyta, zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I to jest bardzo ważne. Bo jeżeli mówimy też o zagrożeniach, to mamy też deepfake'i czy fake newsy, gdzie no niestety jest swego rodzaju grupa osób, która jak zobaczy w internecie, to uzna to za pewnik, źródłem będzie internet, kropka. I to informowanie o tym, że nie wiem, przez telefon rozmawiamy z botem, czy że filmik został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i to nie jest prawdziwe, w sensie to nie jest prawdziwa wypowiedź danej osoby, jest bardzo ważne. I to jest jeden z takich głównych ciekawych rozwiązań w AI Akcie, o którym wspomniała Dominika. Także jak najbardziej to powinno być podkreślane. I tu powinniśmy jeszcze pamiętać o kwestiach tego, że ta generatywna sztuczna inteligencja miewa halucynacje, czyli potrafi nam stworzyć źródła, potrafi nam stworzyć pewne treści, zrobić to w sposób bardzo przekonywujący dla nas, a jednocześnie, jeżeli zaczniemy sprawdzać, to okaże się, że źródła nie istnieją. Takie wydarzenia, do których on się odwołuje, nigdy nie miały miejsca albo skończyły się całkiem inaczej niż on nam to wskazał. W związku z tym to jest też kolejny taki element, który właściwie odnosi się zarówno do tego rynkowego wykorzystania, jak i do takiego w ogóle budowania szeroko rozumianej świadomości na temat sztucznej inteligencji, że musimy być krytyczni wobec tych materiałów i musimy weryfikować to, co po prostu dostajemy. Ale gdy zwróćmy uwagę czatowi, że kłamie albo kluczy, to grzecznie potrafi przeprosić. Tak, przepraszam bardzo ładnie. Halucynacje sprzedaje nam też w taki sposób bardzo ładny, bardzo przekonująco, więc tym bardziej jakby zwracam uwagę na konieczność weryfikacji. Jarosław, chciałeś jeszcze dodać słowo? Tak, bo ja jeszcze, może nie o akcie, bo tutaj nie śledzę tego w szczegółach, ale tak dołączę do dyskusji pod tytułem plagiat versus inspiracja. Tak, bo pomijając czata i sztuczną inteligencję, jak pójdziemy na Akademię Sztuk Pięknych, to jak są młodzi adepci uczeni? Tam. Jak wszyscy wiemy, oni się uczą na kopiowaniu. Wręcz jak się poczyta podręczniki, z których się uczą, to tam jest jedna wielka zachęta, że trzeba kopiować, 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 aż do momentu, kiedy wypracujemy własny styl. No i teraz przekładamy to na sztuczną inteligencję i robi dokładnie to samo. Kopiujemy, 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 aż wypracujemy własny styl. Więc mówiąc szczerze, to jest dosyć ciekawe. Ja jestem ciekawy, jak prawnicy sobie z tym poradzą. Tak? Bo jeżeli powiedzą, że nie można, to trzeba zamknąć Akademię Sztuk Pięknych natychmiast. Natychmiast, bo większość dzieł, które tam powstaje, potem są te sprzedawane, te dzieła studenckie i tak dalej, to jest jedno wielkie, że tak powiem, problem. Tak? I to od tego zaczynamy. Potem możemy pójść do scenariuszy filmowych, seriali i tak dalej. Co tam się robi? Kopiuje, kopiuje, kopiuje. Pewne wzorce, które się sprzedaje. Tak? Także z takim dużym zaciekawieniem obserwuję to, co się dzieje teraz w Kalifornii, jak tam scenarzyści protestują, ale oni robią dokładnie to samo. Kopiują, kopiują, kopiują. To, co się przyjmuje, to w kolejnym serialu. Natomiast jak inteligencja robi to szybciej i sprawniej, tak, i w dużej masie, a to już nie. To już nie, to już kalkulator, to kalkulator nie. Także tak podsumowując, ja widzę, że każdy teraz przyjmuje taką zasadę, że u sąsiada to nie można, a u nas, znaczy u nas nie można, ale u sąsiada można. Także graficy mówią, że nie, 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 to nie można, zdjęcia to tylko ludzie, przy czym to tak a propos, gdzie jest, jak będzie identyfikowana, gdzie jest sztuczna inteligencja. W większości aparatów fotograficznych jest sztuczna inteligencja.
nie można je wyłączyć. Tak? Także wszystkie zdjęcia są sztuczne. Pytanie, jak dużo? Czyli graficy mówią, wracając do głównego wątku, że u nich nie wolno. Tak? Lekarze, na przykład radiolodzy mówią, nie, nie, u nich nie wolno. No i tak dalej. Tak? Artyści, malarze i tak, to u nich też nie wolno. No i tak możemy jechać. Tak? Oczywiście marketingowcy też mówią, że u nich nie wolno. I ta dyskusja będzie ciekawa. Tak? Natomiast my, tak podsumowując, no, żyjemy w metaforach, żyjemy w inspiracjach. Tak? I to żyjemy przez parę ładnych wieków w tym temacie. Tak? Więc tu nic nowego nie ma. No, po prostu pojawiło się narzędzie, które robi to sprawniej. Tak? I to jest jedyna różnica. Nie ma różnicy jakościowej. Tak? Tylko jest różnica sprawności. To tak. Na koniec pytanie podsumowujące. Bo zbliżamy się już do końca, widzę zegar. I zwracam się o opinię do was wszystkich. Jak można zachęcić organizacje do wdrażania sztucznej inteligencji w swojej działalności? Jak przekonać zarządy i liderów biznesowych do inwestowania w tę technologię? I dlaczego ta technologia właśnie nie jest tylko dla dużych, ale właśnie to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny korzystać z tych narzędzi, z tych dobrodziejstw? Prosiłbym o krótką może wypowiedź każdego. Każdego. No, ja myślę, że takim punktem wyjścia powinno być pokazanie korzyści, jak z punktu widzenia twojej firmy ta sztuczna inteligencja przełoży się właśnie na kwestie kosztów, czasu, nie wiem, szeroko rozumianej efektywności, skuteczności, budowania relacji, budowania pozycji rynkowej, jakie będzie miała znaczenie i jaki będzie zwrot z tej inwestycji. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ja myślę, że tu nie ma takiego idealnego schematu, że moglibyśmy powiedzieć, że takie czy inne rozwiązanie powinno się wdrożyć w pierwszej kolejności, potem w drugiej, potem w trzeciej i tak dalej. Byłabym daleka od takiego wskazywania, dlatego że tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, mamy różne firmy działające w różnych sektorach, działające w różnych branżach, na różnym poziomie swojej dojrzałości już cyfrowej, z różnym poziomem gotowości i otwartości na jakiekolwiek zmiany i nowe technologie, z różnymi umiejętnościami, z różnymi kompetencjami, z różną kadrą i różną infrastrukturą i zasobami finansowymi. W związku z tym podawanie takich jednoznacznych rozwiązań no, byłoby, myślę, błędem. Natomiast myślę, że coś, od czego powinniśmy zacząć, to właśnie od takiego zastanowienia się nad tym, co w mojej firmie mogłabym czy mógłbym zmienić, w jaki sposób zmapować i które procesy, których ewentualnie mogłabym takie zmiany prowadzić, jak z punktu widzenia tego łańcucha wartości przełoży się to na ostateczny rezultat. No i oczywiście kwestia znowu takiej ciągłej świadomości, ciągłego pogłębiania tej swojej wiedzy pod kątem tego, co jeszcze mogę na bieżąco zrobić. Bo jedyną stałą rzeczą, jak mówią klasycy, jest zmiana. Więc ja do zmian generalnie bardzo mocno zachęcam, ale do zmian, które będą oparte na racjonalnej analizie tego, gdzie już jesteśmy jako firma, gdzie chcemy zmierzać. No i właśnie takiego zastanowienia się, na ile i w jakim obszarze ta sztuczna inteligencja pozwoli mi do tego miejsca dotrzeć. To ja bym takie dwie ścieżki wskazała. Po pierwsze, przedsiębiorcy wskazują, że najchętniej uczą się od innych, czyli to dzielenie się przykładami tego, co już zostało zrobione i u nas w kraju, i poza, czyli to, co Dominika powiedziała, jakie korzyści już ktoś osiągnął i co można było zaadaptować w naszym przedsiębiorstwie. No, ale też pamiętam cały czas te statystyki, że ludzie jednak nie mają czasu myśleć o swoich strategiach i zastanawiać się, gdzie mogą być te zmiany, więc no, zdecydowanie polecam te huby innowacji cyfrowych. W tych 11 hubach wszystkich w Polsce jest ponad 250 konsorcjantów, którzy tak naprawdę mogą zaprojektować czy te prototypy rozwiązań, czy ścieżki biznesowe i tak naprawdę przedsiębiorca nic nie ryzykuje, bo to jest nieodpłatne, więc tak naprawdę wystarczy poświęcić trochę czasu, zgłosić się i powiedzieć, czym się zajmujemy, jak się zajmujemy i gdzie są nasze bolączki i oddać to w cudze ręce. Tak na pierwszy rzut do tych, którzy są jak najmniej czasu chcą poświęcić na taką cyfryzację, a być może coś się wydarzy i coś się uda wdrożyć w danej firmie. Dziękuję. Jarosław? Myślę, że większość rzeczy zostało powiedziane. Ja w zasadzie podsumuję. No, trzeba popatrzeć na przychody i koszty, tak? I zobaczyć, gdzie, tak już bardzo trywializując,
gdzie chcemy się trochę usprawnić. Tak, no bo no można też marketingowo patrzeć, że będziemy sprzedawali, że nasza firma jest bardziej, że tak powiem, scyfryzowana czy wyposażona w sztuczną inteligencję, ale no pytanie jest właśnie, czy nam to przyniesie więcej przychodów, czy przyniesie więcej kosztów. No żeby to zrobić, no to są dwie ścieżki, tak jak tutaj koleżanki mówiły. No albo trzeba zobaczyć przez przykład, tak, albo na trzy, albo posłuchać kogoś, kto zainspiruje. Tak, a trzecie to poeksperymentować. Tak? I ja wciąż namawiam do tego eksperymentowania. Tak? No, taką skalę, jaką jesteśmy w stanie, że tak powiem, zaakceptować. Tak? Bo to nie chodzi o to, żeby nagle firmę zacząć przestawiać w zupełnie w inną stronę. Tak? No bo tak jak żeśmy mówili, każdy sektor ma swoją prędkość zmian. Tak? My w tym sektorze jesteśmy, jeszcze w jakimś tam ekosystemie pewnie naszych partnerów i konkurentów. Tak, no i trzeba zobaczyć, jak ta szybkość wygląda. Tak? Czy to już jest ten moment, gdzie powinniśmy mocno przyspieszać, tak? Czy tak adaptować po prostu pewne rozwiązania, podglądać może w takim sektorze, który jest trochę szybszy, zobaczyć, co się sprawdziło. Jeżeli generalnie oczy otwarte i eksperymentowanie no w prędkości takiej odpowiedniej do sektora. Nie ma więc nic potężniejszego niż idea, której czas nadszedł, tak powiedział kiedyś Dan Tapscott. On mówił to o internecie, ale myślę, że o sztucznej inteligencji też moglibyśmy to powiedzieć. Bardzo dziękuję szanownym ekspertom, ekspertkom za udział w dzisiejszej dyskusji, w dzisiejszym spotkaniu, podzielenie się swoją wiedzą, dostarczenie wielu inspiracji. A Państwu dziękuję za uwagę, za zadane pytania, za aktywność na czacie, za to, że byliście z nami. Na koniec mam jeszcze dwie informacje. W ostatnim czasie opublikowaliśmy na stronie PARP raport tematyczny z obszaru sztucznej inteligencji. Tam w tym raporcie jest sporo właśnie na temat ochrony własności intelektualnej, o której tutaj mówiliśmy, ale też było dużo pytań, więc zachęcam do zapoznania się. Tutaj też poproszę o wsparcie techniczne, o zamieszczenie linku na czacie. Ten link zostanie także wysłany do Państwa w mailu podsumowującym dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także na kolejne spotkanie z cyklu Connected Scale Up. Już 3 lipca porozmawiamy na temat gospodarki obiegu zamkniętego, więc trochę inny temat, inne klimaty, ale serdecznie na niego zapraszam. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję i życzę udanego dnia. Kłaniam się. Do zobaczenia.